Państwu, aż się dziwię, że tyle osób przychodzi na temat, który jest coraz mniej atrakcyjny, coraz mniej ludzi się interesuje konspiracją, a jeszcze takimi szczegółami jak wywiad organizacji konspiracyjnych to jest bardzo ograniczony. Natomiast wywiad organizacji narodowych w konspiracji to jest temat praktycznie nieznany, mało opisywany, mało się na to zwraca uwagę. Tak zwani polityczni decydenci przez minione ponad 30 lat notorycznie pomijają z naszej historii formacje narodowe. Jeden z polityków do niedawna czołowy powiedział wprost, że jego ugrupowanie powstało po to, żeby nie dopuścić narodowców do tego, żeby się odrodzili, i w przyszłości do władzy. To świadczy o sytuacji, w jakiej my jesteśmy, że historia przestała się liczyć, stała się narzędziem walki ideologicznej. Ale my musimy robić swoje, musimy o tym mówić, dlatego że ja mam wielokrotne zobowiązania zarówno wobec własnej rodziny, która w tym była, jak też ludzi, których poznawałem przez swoje życie, ludzi na najwyższym poziomie ideowym, takich, jakich już nigdy w życiu nie spotkam, bo takich już nie będzie. Ludzie, którzy potrafili poświęcić wszystko, dać siebie wszystko, często płacili za to życiem, nic za to nie chcąc. Gdzie jest dzisiaj taka postawa? Dzisiaj jest postawa roszczeniowa. Mogę coś zrobić, ale za ile i co z tego będę miał? To właśnie jest to wyrodzenie, które nastąpiło i Wpędziło nas tą katastrofę, w jakiej obecnie jesteśmy. Wywiad to jest zawsze najważniejsza część każdej organizacji. My oglądamy Drugą wojnę światową, konspirację, partyzantkę przez to, co nam pokazują, czyli Klos, wielki bohater, czterej pancerni pies, jakieś ckliwe obrazki z partyzantki, jak to tam sobie śpiewają pod jedliną. Że to było tak fajnie przyjemnie. Nie, tak nie było. Było zupełnie inaczej, i dopiero ludzie, którzy to przeżyli, którzy to przeszli, a później, jeśli się decydowali opowiadać, mówili prawdę. Ale mało kto ich słuchał. Dlatego, że po pierwsze, przez wiele powojennych lat, normalne organizacje, czyli organizacje niepodległościowe, nie istniały. To były bandy reakcyjnego podziemia, zarówno w czasie wojny to byli kolaboranci niemieccy, a po wojnie to byli bandyci, bo przeciwstawiali się władzy ludowej. W związku z tym wozili po szkołach różnych gwardzistów ludowych, armistów ludowych i oni im opowiadali. Te dzieciaki biedne siedziały, spędzone na salę, a taki pułkownik komunista, nachlany jak świnia, za przeproszenie, mówi: A my tego Niemcaśmy gonili tak przez śnieg i przez żyto! Dzieci rżały i on nie rozumiał dlaczego. Nie rozumiał tej sytuacji i tego kontekstu. Wychodziła literatura. Nigdy w życiu takich tylu książek nie wyszło o konspirację o partyzantce jak w Polsce ludowej, szczególnie w latach 50-60. Ale co to jest warte? Wystarczy przejrzeć dwie, trzy pozycje, poglądać fałszywe zdjęcia, które tam zamieszczali, i to dopiero daje pojęcie, co nam zrobiono. Z prawdziwych zdjęć, które Komuna po wojnie przejęła w śledztwach. Zdjęć akowców, zdjęć NEZ-owców, ludzi z NOW, wycinali głowy i wklejali swoje własne. Często było tak, że oddział Gwardii Ludowej w Lesie, przy tej słynnej paproci, która była taka ruchoma, to jest taki symbol. Wiem, mam wiele takich zdjęć do porównania: oryginałów i tych tworzonych. To wygląda w ten sposób, że siedzi jakaś banda dziwnych ludzi, i wśród nich facet w koszulce polo, amerykańskie ciemne okulary, i to jest 43 rok. Skąd miał koszulkę polo? Skąd miał te ciemne okulary z Chicago? Nikt o to nie pytał, ale ładnie to wyglądało. W publikacjach naukowych, albo tak zwanych naukowych w Polsce Rudowej, można znaleźć fotografie na przykład z tych terenów z Lubelszczyzny, ze zgrupowania majora NKWD Korczyńskiego, czyli Stefana Kilanowicza, człowieka, który zamordował swo ze swoim zgrupowaniem setki Żydów. Po wojnie za te zbrodnie oskarżali akowców i NZT-owców. I ci ludzie się wszechstwa przyznawali, że to zrobili. Ale jak tłumaczę tym, którzy... No widzisz, tu oni się przyznali, jest zeznanie. Ja mówię, ja Cię tu posadzę w tej chwili przy imadle, wkręcę Ci palce, zrobię dwa obroty i to się w większej rzeczy przyznasz. Nawet nie trzeba będzie Ci przykręcać tych palców. Nie rozumieją tego kontekstu, jak to było robione. I te publikacje wyglądają w ten sposób, że jest oddział partyzancki Gwardii Ludowej. Edwarda Grączeskiego, pseudonim Przepiórka. 43 rok. Wszyscy jednolicie umundurowani, długie buty, wypastowane, świecące, ale zdjęcie składa się tak jakby z trzech części. Jedna część to siedzą te partyzany na dole. Druga część stoi jakaś czeleda dziwnych ludzi, ale bardzo niewyraźnych. Jeśli siedzą obok, to powinni być tacy sami. Tacy sami nie są. I trzecia część to jest rysunek. Wyrwany środek. I w środku są dorysowani partyzanci sowieccy jako sojusznicy ale ordynarnie dorysowani ołówkiem. Natomiast główne takie podejrzenie, a właściwie pewność, skąd się te zdjęcia brały, polega na tym, że stoi gwardzista ludowy, nie ma głowy, a jego głowa jest tu. On trzyma na kolanach, bo to mu odpadło, jak poszło na, do, do druku na tą taśmę, to się po prostu łeb odkleił. I cenzura przepuściła, bo sprawdzała wcześniej. W naukowej komunistycznej publikacji są taka, jest taka dokumentacja zdjęciowa. My się dzisiaj możemy z tego tylko śmiać, ale pamiętajmy, że zawsze za taką sytuacją, za tym co oni robili, jest dramat ludzki, jest krew, są morderstwa. To, że komuniści mordowali po wojnie, to dzisiaj ludzie praktycznie już wszyscy, którzy są normalnie przytomni, wiedzą. Ale skali tych zbrodni, ile lat to trwało, tak naprawdę nie znają. Tylko na tych ziemiach, które obecnie są postpolską ludową, czyli w tych dzisiejszych granicach, komuniści po 1944 roku zamordowali kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Proszę sobie wyobrazić rząd wielkości. To nie jest 50, 100 czy 150 osób. To jest kilkadziesiąt tysięcy. A jeśli weźmiemy do tego ziemię zabrane, czyli to, co nam zabrali Sowieci, co jest dzisiejszą Białorusią, dzisiejszą Ukrainą, łącznie tamte ofiary, jak doliczymy, to jest 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi zabitych przez komunistów. Gdzie to jest w historii? Tego nie ma. Jak to się stało, że w roku 89 powstaje rzekomo nowa Polska, odnowiona, zostaje to samo wojsko, zostaje ta sama administracja, zostaje to samo sądownictwo, zostaje ta sama prokuratura, wszystko zostaje to, co było. Takie samo, jak było. Nic nikomu się nie stało. Nie było żadnych rozliczeń. Nikt nie stanął przed sądem. Zbrodniarze, którzy mieli nie trochę krwi na rękach, ale umazani byli po uszy albo jeszcze wyżej, leżą dzisiaj na Powązkach, na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie jako bohaterowie. Tam już tych napisów odpowiednich nie ma. Jak idą wzięczki szkolne, jak przewodnik ich oprowadza i oni tak patrzą. Pułkownik w mundurze. Bohater. No jak skoro leży tam, to tam. I mówię do przewodnika, czy pan nie może tym dzieciom powiedzieć? No wie pan, ale ja nie wiem, kto to był. I to jest przewodnik, który dzisiaj oprowadza po takich spętażach. Także jesteśmy w tragicznej sytuacji także przez to, że nie dbamy o własną przeszłość, o przeszłość własnych rodzin i przeszłość własnego środowiska. Jakie tego będą skutki? To możemy sobie wyobrazić po tych zmianach obecnie w oświacie. Dwa, trzy lata reformy towarzyszki Nowickiej spowodują to, że takie dziecko, które wyjdzie ze szkoły, będzie już dorastającą osobą, będzie później brało udział w życiu politycznym, nie będzie wiedziało nic, o niczym. Dlaczego? Bo ta wiedza nie jest im do niczego potrzebna. Nie będzie potrzebna, więc to wystarczy. Natomiast bohaterami są te osoby, które są w parlamencie, które wypowiadają się na ten temat, że upaszka to ludobójca, morderca, ogień morderca Żydów, Kapitan Władysław Kołaciński, którego wspomnienia tutaj są, także bandyta. I to mówią ludzie ze wszystkich stron, z tamtej strony barykady, zupełnie otwarcie, nie mając żadnych argumentów i mogą w przestrzeni publicznej szkalować, bo nie ma za to żadnej odpowiedzialności. Natomiast ci, którzy szkalują, ci, którzy o tym mówią, wystarczy zajrzeć w ich życiorysy, popatrzeć, co zrobili, co stworzyli. Ale są takie fajne programy. Pięć najgłupszych wypowiedzi? Kogoś tam, albo dziesięć wypowiedzi, albo piętnaście. I to włącznie z tymi prominentami z najwyższej półki, takimi jak Małgorzata Kidawa-Błońska, która co powie, to jest lepiej, żeby nigdy nic w życiu nie mówiła. Ale także na przykład poseł Joński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a teraz to się nazywa Lewica, bo to już taka, taka nowa formacja. Nie ma żadnej nowości. Zapytany jako poseł w parlamencie, gdzie ma mikrofon do twarzy przystawiony. Kiedy było Powstanie Warszawskie? A on tak myśli, to jego głupkowate miny są już memami. Mówi, w 1988 roku. Dobrze mówię? Dobrze, dobrze? Tak, dobrze. A kiedy był stan wojenny? No w 89. I z ludźmi na takim poziomie nie ma dyskusji, bo tak naprawdę nie ma o czym. Jeśli oni nam teraz będą tworzyli oświatę i naukę, to narzekając na te minione 30 parę lat. Dopiero zobaczymy, co można z tym zrobić. Czyli co z tego zostanie. Gorzej niż nic. Dlatego wspominając tych, o których zaraz zacznę, o tych formacjach narodowych, musimy pamiętać, że informacji na ich temat tak naprawdę można znaleźć sporo, ale to jest trudne. Trzeba szukać. To są kawałki w jakichś rozsypanych publikacjach, i tylko rzeczywiście pasjonat, który chce szukać, chce sprawdzać, chce to zbierać, Coś na ten temat wie, reszta nic. Pokazuje się młodzieży akademickiej zdjęcie Romana Boskiego. I się pytają, a wiecie kto to jest? Oni tak patrzą: Adolf Hitler. A dlaczego Adolf Hitler? Bo ma wąsy. No, wąsy ma wiele osób. Pewnie na sali też by się ktoś znalazł, kogo można byłoby zrobić Hitlera. Dokąd my zmierzamy i co zamierzamy zrobić, żeby tak nie było? Pierwsza rzecz to jest dom. Były rozbiory. Polski nie było 123 lata, ale był polski dom. Dziecko, które wracało z rosyjskiej, pruskiej czy austriackiej szkoły, było pytane przez rodziców, przez dziadków, co dzisiaj było, a czego uczyli. I tak jak na przykład w Zaborze Rosyjskim, to uczyli, że Polacy to takie wielkie pany, że nawet na kapcie mówili pan. No jak to mówili pan? No pan Tjufel, po rosyjsku pantofel, czyli pan Tjufel. I to dziecko było otumaniane. Jeśli był dom i tego pilnował i to prostował, to oczywiście krzywdy nie zrobiono. Ale dzisiaj nie ma domu. Dzisiaj dom nie pilnuje. Rodzice myślą, że jak dziecko siedzi w komputerze i nie robi tego, co mogłoby robić, gdyby poszło poza dom, nie byłoby kontrolowane. To wszystko jest w porządku. I sieć później dziwią. No mam bardzo wielu znajomych różnych, którzy mówią, że tracą z dziećmi kontakt, 13, 15, 16 lat i nie ma z nimi o czym rozmawiać. Przychodzą po jedzenie, przychodzą tylko w ziatku, trzeba dać pieniędzy, natomiast żadnego kontaktu z nimi nie ma. Ja mówię, a ile czasu poświęciliście? Jak często rozmawialiście? No, tam siedział zajęty przy komputerze. No to teraz macie skutki. To jest nienaprawialne. I tak niestety będzie. Wywiad, jeśli chodzi o konspirację, jest podstawą. Miałem przyjemność poznać osobiście pana porucznika Zbigniewa. Michalskiego, pseudonim Pilar. On zmarł z 10 lat temu w Łodzi. Był komendantem kolejno kilku powiatów Narodowych Sił Zbrojnych na Białostoczyźnie. W końcu, już w tym okresie, jak weszli Sowieci po 1944 roku, wszedł już do komendy okręgu, dlatego że brakowało oficerów, brakowało kadry i pośpiesznie byli ludzie forsowani na te stanowiska, bo ktoś musiał je zajmować. Napisał. Bardzo ciekawe, fantastyczne wspomnienia, ale inaczej niż wszyscy. Tam nie ma tego, co nas interesuje. Walka, jakieś inne rzeczy. On opisał organizację. Skąd się brała, jak funkcjonowała, jak werbowano ludzi, jak sprawdzano ludzi w konspiracji. To dzisiaj wychodzą tacy różni, może dzisiaj mniej, bo ta epoka powoli mija. Ale na przykład każdy, kto mieszkał w Warszawie w 44 roku, był powstańcem warszawskim. Miał 6-7 lat. I to nie jest śmieszne. Ja mówię teraz o przypadkach prawdziwych. To byli powstańcy warszawscy. A jak powstańcy warszawscy, to byli bohaterami. A jak byli bohaterami, to wymagają odpowiedniej czci wobec nich. I później wożą taką bandę traczyk-stawską po różnych imprezach. Biorą ją pod ręce. Przy ma babina prawie 100 lat. Biedna. Nie wiem, czy ona dokładnie już wie, co się wokół niej dzieje. I ona opowiada, że Niemcy to byli dobrzy, bo nam paczki przysyłali. To są wypowiedzi o powstaniu warszawskim. A jak dzieci słuchają, to odbierają to w jaki sposób? Że Niemcy byli dobrzy, że przysyłali paczki. Ja, jeśli to kwestionuję, to jestem nienawistnikiem. Jeśli mówi to świadek historii, uczestniczka, to jest zupełnie coś innego. Nagrałem o niej filmik. Ile mnie wyzwisk spotkało? Jak można osobę starszą, dużo ode mnie, stojącą nad grobem, tak potraktować? A jak można kłamać? że brała udział we wszystkim, była wszędzie i robiła wszystko, co jest nieprawdą i łatwo jest to zakwestionować, ale tak nie można. Drugie podejście to jest takie, że nie wolno mówić źle o nieżyjących. Jak już ktoś umarł, to trzeba tylko dobrze. Ja mówię, dobrze, a o Stalinie, o Hitlerze, o wielu innych, to tylko dobrze będziemy mówić. No nie, no co pan, o tamtych, o tamtych a o wszystkich innych to jak? Inaczej nie ma tu takiej reguły, że nie wolno mówić źle, bo ktoś nie żyje. Trzeba mówić prawdę, a nie to, że źle. Czy dobrze. I pan Zbigniew Michalski, którego wspomniałem w tych wspomnieniach, opisał coś, czego nigdzie więcej nie spotkałem. Jak powstawała organizacja terenowa? Zaczyna się okupacja, tworzą się organizacje konspiracyjne, przecież z niczego się nie wzięły, nie były gotowe. I on tą technikę opisał. Pierwsi wchodzili na teren oficerowie informacyjni, czyli oficerowie wywiadu. Mieli ustalone miejsca. Ustalone osoby, znane sprzed wojny, z określonej działalności, sprawdzone, i do nich się zwracał taki oficer, że tu w terenie na pewno znasz odpowiednich ludzi, którzy mogliby razem z tobą zacząć tworzyć siatkę informacyjną, czyli sieć wywiadu. Tak to się odbywało. Po, po nim, po oficerze informacyjnym, czy oficerze, oficerze wywiadu, gdy ta siatka była skonstruowana. Wchodził oficer organizacyjny. Zaczął tworzyć placówki, rejony, czyli drużyny, plutony, rozwijała się sieć, a następnym po nich był kwatermistrz, trzeba było zapewnić zaplecze. To było skomplikowane, długie i trudne, ale taka organizacja przetrwała i taka organizacja działała. Pracowałem przez 10 lat w Urzędzie do Spraw Kombatantów. Naoglądałem no, się i prawdziwych weteranów, bo kombatant jest to obce słowo i w sumie bardzo źle na mnie wpływa, jak to słyszę, bo to byli weterani, ale kombatańców było 100 razy więcej. Przylazło takich dwóch dziadów, nie wiadomo, już nie pamiętam skąd, mówią, panie, my tu chcemy uprawnienia kombatańskie. A ja mnie za co? No bo my byli w organizacji. A gdzie żeście byli? No by byli w BH. A gdzie żeście byli? No tam w naszej wsi. A od kiedy tam byliście? No tak myśli. Od 15 sierpnia 1939 roku. Ja wie panie, ale przecież wtedy jeszcze wojny nawet nie było. To nic, ale my wiedzieli, my się wcześniej zbierali. A kto was zorganizował? On mówił, no jak to kto? No sierżant. Jaki sierżant? No sierżant. A skąd wiecie, że to był sierżant? No jechał na rowerze, my tam robili w polu, on podszedł i się zapytał, czy chcemy być w konspiracji. No to my chcieli. To nas zwerbował. A skąd wiecie, że to był sierżant? No wąsy miał. I to było to kryterium dla ludzi, którzy mieli takie pojęcie, jak mały Kazio o czymś nieprzyzwoitym. Czyli coś wiem, ale wstydliwie to ukrywam. Tacy ludzie dostawali uprawnienia kombatanckie. Dlaczego? Urząd do spraw kombatantów wydawał decyzje odmowne, nie przyznawał im uprawnień, ale naczelny sąd administracyjny masowo nam to uchylał i to były tego typu sytuacje, ja później stawałem. Na rozprawach przed sądem tłumaczyłem, że ta osoba na uprawienia nie zasługuje, nie ma pojęcia o tym wszystkim, nic nie powiedziała konkretnego, nie ma nic do powiedzenia i siedział taki, trzymał torebkę plastikową w ręku, szeleścił cały czas, głową tak machał, niby że jest niepełnosprawny i zaczynał popłakiwać. I sąd do mnie. Widzi pan, co pan narobił? Starszego człowieka pan tak poniża! Jak on mógł nie być w konspiracji? Przecież no, nie płakałby tu bez, z tego powodu. I niestety ta tama pękła. Najmłodszy kombatant Polski Ludowej. Żołnierz. Nie, żołnierz. No nie były, tam nie było wojska, więc to nie byli żołnierze. Ale członek, mówiąc wprost, brutalnie, Gwardii Ludowej. Wiecie, ile miał lat? Sześć. 6 lat, jak dostał uprawnienia kombatańskie w dawnym Zbowidzie. Ja go przesłuchiwałem, oczywiście administracyjnie, i pytam: dobrze, a jaką pan funkcję pełni? No ja, żem był dowódcą plutonu osłonowego. Jak to pluton? A ile to jest pluton? No panie, no dużo, no 30. O! A w jakim oni byli w wieku? Tak jak pan, też takie po sześć lat? Nie, panie, dorosłe były. A broń mieliście? No, mieli. Im. A pan miał konkretnie jakąś broń? Ja żem miał CKM. I co pan, co pan z nim robił? No, nosiłem. Sześciolatek nosił na, na ramieniu CKM i nie daj Boże, jeszcze strzelał do nie wiadomo kogo, w którą stronę. I to wszystko byłoby śmieszne, gdyby to dotyczyło tamtej epoki. Ale najmłodsi kombatanci, którzy stawali uprawnienia już w latach 90., mieli też po 6 lat. Też sobie to można było załatwić. Zrozumiałem, że ta ma pękła, nie ma żadnych zasad. Nie ma żadnej etyki, chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. I gdy tłumaczyłem, że jak jest ustawa o kombatantach, bo tak się nazywa, nie powinna za tym iść żadna gratyfikacja finansowa, bo działalność konspiracji nie była płatna, czyli nie wolno ludziom dawać nic. Nie byłoby tego pędu masowego, że wszyscy chcą być gdzieś tam byli i działali. Ale jak to bez pieniędzy, tak? Ja mówię, No tak, po prostu bez pieniędzy. Ludzie, którzy byli w konspiracji, działali, poginęli, pieniędzy za to nie dostawali. I kilkadziesiąt lat później, jakieś różne przywry za przeproszeniem na ich ofierze uwłaszczyli się, dawali sobie świecidełka, różne medaliki, dawali sobie gwiazdki i później na różnych uroczystościach kościelnych, widzę, siedzi w pierwszym rzędzie człowiek w mundurze pułkownika ludowego Wojska Polskiego. Ale ciekawy przypadek, bo jest tam. Moment, kiedy oni wstają, salutują i on też tak wstał i tak się rozgląda i tak nie wie, którą rękę, gdzie przyłożyć, gdzieś tam przyłożył, nie do czapki, nie po polsku, tylko gdzieś tu. Nie wie, jak palce trzymać, to trzyma zgięte. Ale to jest nic. Patrzę na dół, co on ma na nogach. On ma kapcie. Mówię, panie, do mundury pan przyszedł w kapciach? Panie, bo mnie noga boli, mi jest niewygodnie w bucie. Ludzie, którzy to widzieli, którzy nie mieli z tym wiele wspólnego, ale byli jeszcze w jakiś sposób zaangażowani, po prostu od tego uciekali. Nie chcieli mieć z tymi ludźmi nic wspólnego. I cały ten etos konspiracyjny, cała ta wielka ofiara poszła w znacznym stopniu na marne. Zostało to zniszczone. Czyli tam, gdzie powstaje siatka konspiracyjna, pierwszy wchodzi wywiad, później wchodzi oficer organizacyjny, ten, który organizuje placówki. Rejony, następnie kwateryzm, i dalej to się rozwija. Później dział propagandy i, i poszczególne służby. Ale to trzeba wszystko wiedzieć, trzeba rozumieć. Ktoś to mówi, że był w konspiracji, a nie ma o tym żadnego pojęcia, jest od razu do zanegowania. Ale kto go ma zanegować, jak ci, którzy się tym zajmują, nawet profesjonalnie, czyli historycy, nie mają na ten temat wiedzy i nie mają pojęcia. Formacje narodowe. To są przede wszystkim struktury oparte o działalność przedwojennego stronnictwa narodowego. To, co było, jest i będzie jeszcze bardziej znienawidzone przez ka każdą kolejną ekipę. Oni są wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Po pierwsze, że ich prawie nie było. Po drugie, to było nie wiadomo co, jakieś takie podejrzane, a nie uznawali państwa polskiego i wszystkie możliwe epitety, jakie tylko można było przeciwko nim wytoczyć, takie epitety wytaczane były. A konspiracja powstawała przez scalanie różnych pomniejszych organizacji, pomniejszych grup, czyli łączyły się w jednym nurcie, tym ideowym, wybierali sobie to, co im najbardziej pasowało. W konspiracji nie było przymusu, nikt nikomu nie kazał. To, co pułkownik Rokicki, komendant główny Narodowej Organizacji Wojskowej, napisał zaraz po wojnie w swoich wspomnieniach, że służba w konspiracji była służbą ochotniczą. Ochotniczą w tym sensie, że było prawo wyboru formacji, nie było przymusu. Tak jak się, się opisuje, kto nie był WAKA, to był poza polskim państwem podziemnym. Tak? Podczas I wojny światowej, ile formacji wojskowych powstało? Wiele. Wszystkie były polskie? Były. Powstało z tego wojsko polskie? Powstało. Dlaczego? Bo wtedy ludzie jeszcze normalnie reagowali. Normalnie na ten temat myśleli i to, co wiedzieli, to było oczywiste. I później ta historia po II wojnie światowej jest pokazywana w takiej karykaturze. Kto nie z nami, ten jest przeciw nam. Nawet znani, uznani historycy, publicyści pisali, że na przykład Narodowe Siły Zbrojne, tak jak Gwardia i Armia Ludowa, stały poza nawiasem polskiego państwa podziemnego. Dlaczego? Bo byli w opozycji. I ja tłumaczę Matołowi za przeproszeniem. Słuchaj. Jakbyśmy takie kryterium przyłożyli, to opozycja, w normalnym państwie, w państwie, które działa w sposób o ustalonych regułach, powinna być tego państwa wyrzucona, bo jest przeciwko. Dopiero wtedy, jak zdobędzie władzę w kolejnych wyborach, zalegalizuje się i wtedy uznamy ją za naszą. Nie, no takie porównanie to jest niestosowne. To jest właśnie konkretne, jedyne właściwe porównanie. Nie można mówić, że ktoś jest poza, bo nie jest tym głównym albo uznanym za główny nurt w związku konspiracyjnym. Później po latach, jak zacząłem badać stany organizacyjne poszczególnych organizacji, ile liczyły, to na szczęście włosów nie mam. Tam jakieś resztki są, ale je dokładnie w miarę czyszcze, żeby jakiś lewak nie wytarmosił w tramwaju za te resztki, żeby nie bolało albo żeby nie wyrwał. Dopiero wtedy zacząłem sprawdzać, porównywać, jak to było naprawdę. Narodowa organizacja wojskowa, to jest pierwsza wielka organizacja konspiracyjna, która powstaje równolegle obok. Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Ona jest większa. Jest większa od tego, co nazywamy tym, co później było Armią Krajową. Ale my o tym nie wiemy, bo w książkach tego nie znajdziemy, w podręcznikach tego nie znajdziemy, ale tą kryterium, tym kryterium miarą sprawdzania jest przedwojenny stan posiadania. Stronnictwo Narodowe przed wojną liczy sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To jest baza, konkretna baza, gdzie. Łatwo jest tworzyć organizację na podstawie tego, co działało przed wojną w tych związkach ideowych, gdzie ludzie się znali, razem tworzyli pewne rzeczy i było im łatwiej. Równolegle do tego, że te organizacje powstawały, trwały procesy scaleniowe. Procesy scaleniowe, czyli takie, gdzie mniejsze organizacje albo nawet równorzędne łączyły się z innymi tworząc jeden wspólny nurt. I znamy cztery takie procesy staraniowe. Pierwszy to jest związek walki zbrojnej armii krajowej, który zgarnia wszystko co możliwe, tworzy z tego armię krajową. Drugi nurt to jest narodowa organizacja wojskowa, do której wchodzą różne mniejsze lokalne organizacje konspiracyjne narodowe. Trzeci nurt to są narodowe siły zbrojne od 1942 roku, w których skład także wchodzi kilkadziesiąt mniejszych organizacji konspiracyjnych o obliczu ideowym narodowym. Jest czwarty nurt, całkowicie z historii wyrzucony, konspiracja, która nazywała się organizacja Miecz i Pług. Do nich przylgnęło niesłusznie to piętno, że tam byli zdrajcy. Byli w której konspiracji nie było zdrajców. Proszę bardzo. Możemy o tym dyskutować. Mogę wykazać, że akurat u nich mogło być najmniej. Ich dramatem było to, że zdrajcą w mieczu i pługu, konfidentem, który miał kontakty z Niemcami, był siostrzeniec generała Soskowskiego. I nikt nie śmiał mu zrobić krzywdy, nikt nie śmiał wykonać na nim wyroku, no bo nie wypadało. Jeśli to siostrzeniec naczelnego wodza, więc to byłoby coś nie tak. To zostało zrobione, oni się oczyścili. Działali dalej, ale miecz i Pług także gromadził inne organizacje konspiracyjne pod swoimi skrzydłami, i ta organizacja liczyła przynajmniej kilkanaście tysięcy osób. Jedna z czterech formacji konspiracyjnych, która miała własny profesjonalny wywiad, czyli ZWZK, NOW, NEZ i Miecz i Pług. Historię Peneminde pewnie Państwo znali albo słyszeli, to rozpoznanie niemieckich zakładów doświadczalnych, gdzie produkowano broń V1. Później pod koniec okupacji jest to już V2. Kto to pierwszy odkrył, opisał i dostarczył konkretne materiały wywiadowcze? Miecz i pług. To oni to zrobili. Więc jacy to zdrajcy, jak można piętno jednego, dwóch czy grupki osób przypisać wszystkim innym w tej samej strukturze? Nie można. Ale kto im zabroni? Historykom, publicystom dzisiaj wolno wszystko. Nie istnieje coś takiego, jak jakiś etos zawodowy. Plagiaty na porządku dziennym. Znane nazwiska, ludzie oskarżeni o plagiaty, chodzą do góry z głową, i ale co mi zrobi No nic, rzeczywiście, bo te struktury, które mają to weryfikować, struktury naukowe, działają bardzo powoli. To. Toczy się całymi latami. Ludzie później zapominają, że coś miało miejsce. Tak jest na przykład w zawodach prawniczych, w sędziów, w prokuratorów, notariuszy i tak że nawet złapani na gorącym uczynku, te sprawy są albo przyciągane w nieskończoność, albo są umarzane. Sędzia, który ukradł 50 złotych, bo leżało na, na ladzie, starówka, staruszka położyła na ladzie, żeby płacić, czymś tam się zajęło. On tak zobaczył i tak te 50 złotych przytulił. Była kamera. Został nagrany. Co zrobił z tym sąd, który miał go oceniać? On to wziął niechcący. Miał pomroczność jasną, ale jak sądzi, to on już jest bez pomroczności. Całkowicie jasno sądzi. To są te przypadki, które nas powinny drażnić. Powinniśmy przeciwko temu protestować, ale my już nie reagujemy na to wszystko. Dlaczego? Bo tego jest za dużo. Te cztery nurty scaleniowe w podziemiu doprowadziły do tego, że. Polskie państwo podziemne w taki właśnie sposób zaczęło się kształtować. Nie tylko ci, którzy są przy władzy, nie ci, którzy sobie przypisali to piętno, ten status, że oni są legalni, tak jakby w konspiracji byli legalni i nielegalni. Wszyscy byli nielegalni wobec Niemców. I legalnie na rzecz państwa polskiego w konspiracji mieli prawo działać i pracować. Ale niektórym się odmawia tego miana i odmawia im się tych, za, tych zasług, które mieli, dlatego, bo nie byli nasi. Takim strasznym, skandalicznym dla mnie przypadkiem jest powstanie warszawskie. W powstaniu ludzie biorą udział, mają swoje zasługi, są awanse, są odznaczenia, i później w 1945, 1946, 1947 roku, w latach następnych, w Londynie powstają tzw. komisje weryfikacyjne. Ludzie, którzy przeszli przez obozy jenieckie albo przedostali się inaczej, trafili na zachód, w Londynie się weryfikują. Czyli gdzie był, co robił, jaki miał stopień, w jakiej konspiracji od kiedy? I oczywiście ludzie pisali prawdę. Ludzie z NOW, z Narodowej Organizacji Wojskowej i z Narodowych Sił Zbrojnych przedstawiając swoje dokumenty, byli pozbawieni awansów, które dostali w Powstaniu Warszawskim. Dlaczego? Bo on był nie nasz. Oficerów, ale także podoficerów, czyli kapral, który dostał awans na plutonowego w powstaniu, tracił tego plutonowego w Londynie, bo on był nie nasz, bo pochodził z innej formacji. Z Narodowych Sił Zbrojnych. I taki szczególny przypadek, do dzisiaj mnie to boli, człowiek dawno nie żyje. Porucznik Bolesław Stańczyk, pseudonim Ksen, to był oficer wyszkoleniowy powiatu Pruszków w Komendzie Okręgu Warszawa. W trakcie powstania akurat znalazł się na terytorium objętym walką, nie wiedział, że powstanie wybuchnie, to powstanie się przyłączył. Ma niezwykle chwalebną, piękną drogę powstańczą od pierwszego do ostatniego dnia, dwukrotnie ranny, nie szedł z pola. Cały czas był na pierwszej linii frontu, dostał po powstaniu awans kolejny oficerski, i po wojnie w Londynie mu ten awans zabrali, bo się okazało, że on nie był nasz, tylko był z Narodowych Sił Zbrojnych. Ten człowiek mieszkał po wojnie w Stanach. To był człowiek bardzo wysokich lotów umysłowych. Ukończył studia techniczne, był projektantem wielkich budowli morskich do wydobywania ropy, gazu. Człowiek, który miał bardzo dużo pieniędzy, jak sam powiedział, że na wszystko go stać, więc on żadnych zaszczytów nie oczekuje. I prosił mnie, ja go nie poznałem osobiście, on do Polski już nie przyjechał pod koniec życia. Mówi, gdyby pan mógł sprawdzić, a to tylko tak dla mnie, wie pan, dlaczego mi zabrali ten awans? Po wstaniu dostałem, a po powstaniu mi to zabrali. I napisali mi, że byłem w NSZ, więc nie byłem w polskim państwie podziemnym. To jak walczyłem, to byłem dobry. Jak odniosłem rany to byłem dobry, a później już byłem nieprzydatny. Jak takiemu człowiekowi można odpowiedzieć, jak można wytłumaczyć, że to była banda uzurpatorów, która to robiła? Jakim prawem można było zabierać legalne awanse, gdzie dostali od dowódców na polu walki, w powstaniu? Tak niestety robiono. Te cztery główne organizacje, czyli AK, NOW, NSZ i Mieczy Pług, jako jedyne Miały piony wywiadu jako jedyne i tak dla porównania rozpisana w sposób niemożliwy historia batalionów chłopskich. Lokalne wiejskie samoobrony, bardzo potrzebne i bardzo zasłużone. Po wojnie, ponieważ ZETSelowcy weszli w sojusz z komuną, Mikołajczyk uciekł, jego partia została, partia została skomunizowana. Zresztą to widać do dzisiaj. Jakie są tego skutki, napisała swoją własną historię. Jeden z moich kolegów, historyków, mówi: Wiesz, ja tak po tak jak patrzę, to chyba nawet Komuna sobie tak historii nie sfałszowała jak oni. A ja my no rzeczywiście coś w tym jest, bo jak się meldunki terenowe ogląda, to wszystko jest jedną wielką katastrofą. <Ky> Powstali formalnie już w połowie 40 roku bataliony chłopskie. Szukamy dokumentów. Od tego się zaczyna. Są takie dokumenty? Nie ma. A dlaczego nie ma? Bo nie było takiej organizacji. I wspomniany przeze mnie pułkownik Józef Rokicki, wspomnienia wydane w 49 roku na terenie okupowanych wówczas jeszcze przez aliantów Niemiec, napisał wprost, że w 41 roku na Podkarpaciu spotkał się z Władysławem Kiernikiem, działaczem Stronnictwa Ludowego. I pułkownik Rokicki go pyta, dlaczego nie tworzycie własnej konspiracji? Macie zaplecze. Macie przedwojenną partię polityczną, macie bardzo wielu oficerów rezerwy, podporuczników, bardzo dobrą kadrę podoficerską, na wsi ci ludzie są. Dlaczego nie tworzycie własnej konspiracji? Połowa 1941 roku. Wiecie co usłyszał? Niech się najpierw endeki wykrwawią. To jest na piśmie od kilkudziesięciu lat. Nikt tego nigdy nie zakwestionował, nie zanegował. Więc jak można mówić o czymś, że to istniało? jeśli tego wcześniej nie było. Te główne nurty, które mają wywiad, jednocześnie są zwalczane przez pierwsze z nich przez Związek Walki Zbrojnej i przez Armię Krajową od 1942 roku. Te wszystkie inne nurty konspiracyjne są zwalczane albo się podporządkowujecie, wtedy rozbijamy organizację, bo to było wyciąganie wyższej kadry oficerskiej. Przerzucanie na inne zupełnie tereny obce i wcielanie ludzi. A jak nie, to jesteście nielegalni, jesteście niesłuszni. Skąd się to wzięło? To jest pokłosie tego, co było przed wojną. Dzień przed kapitulacją Warszawy, we wrześniu 1939 roku do Warszawy przyleciał wysłannik osobisty, specjalny, naczelnego wodza, śmigłego rydza, który śmigło udał się do Rumunii, jak jeszcze trwały walki. I on mu nakazał, że konspiracja, która się tworzy, ma bazować na przedwojennych oficerach legionowych zasłużonych i tylko naszych. Tylko tam, gdzie nie będzie naszych, można obsadzić inną kadrą, Ale tylko tymczasowo, aż się znajdą nasi oficerowie. Ponad 60% wyższych stanowisk dowódczych w ZWZK to są byli oficerowie legionowi. Dzisiaj możemy o tym mówić nazwami i to bardzo wielu z Państwa nic nie powie, ale przed wojną, Oficer legionowy to był synonim kogoś niewykształconego, nieprzygotowanego, tak naprawdę niewojskowego. Przykłady można mnożyć. Pobicie redakcji Dziennika Wileńskiego w 1938 roku w Wilnie. Najście oficerów, wyższych oficerów, czyli od stopnia majora w górę, oficerów zawodowych i tylko takich, którzy mieli wirtuti, a oni sobie dawali. Mogli tam wejść i bić wszystkich na miejscu, z kobietami włącznie kopać. Przedwojenny oficer o takim etosie ma prawo bić, ma prawo szykanować także kobiety. I tak robiono. Co zrobił Dobb-Biernacki w 1939 roku? Dwa razy uciekł z frontu, porzucił swoje wojsko. Rzecz nie do pojęcia, niesłychana. Wyższy oficer, inspektor armii, generał dywizji tak się zachowuje. Dwukrotnie. Uciekł raz z frontu, dostał następną armię zapasową od Śmigłego, który miał dowodzić i znowu uciekł z frontu. Przebrał się za kobietę. Taki rycerski etos, jak można uciec i jak można zatrzyć za sobą ślady. Ludzie to widzieli, pamiętali, wiedzieli i byli bardzo nieufnie nastawieni do tego typu działań. Ale w konspiracji nie było nazwisk, nie było twarzy. To był pseudonim. Był jakiś dowódca, podpisywał się tam pułkownik taki i taki. Nikt nie wiedział, kto to jest. I dzięki temu ci ludzie zostali uratowani. Uratowanie na najwyższych stanowiskach dowódczych. Na najwyższych, to znaczy, komenda główna, komendy obszarów, komendy okręgów, częściowo komendy obwodów. Bardzo wielu ofiarnych ludzi, przygotowanych do tego, nie dostawało stanowisk, bo byli nie nasi, mieli niedobre pochodzenie, mieli niedobre afiliacje polityczne. Więc oni byli ograniczeni. To znowu taki przykład podam już z końca okupacji niemieckiej na Białostoczyźnie. To jest lipiec 44 roku. Akcja Burza. Mają się tworzyć wielkie jednostki do walki z Niemcami po stronie sowieckiej de facto, czyli działać na ich rzecz i pułkownik Władysław Liniarski, dla mnie prawdziwy bohater, nie dlatego, że go znałem, że podstawą u niego się wychowałem. Ale na podstawie tego, cze mnie, czego mnie uczył, czego mnie nauczył. I on ze swoimi oficerami, to już lata 70, opowiadał przy stole, jak przysłali im na dowódcę 18 Dywizji Piechoty AK pułkownika z Warszawy, pułkownik Jan Stencel. Całą okupację bez przydziału, ponad 2000 tego typu rezydentów wisiało na garnuszku komendy głównej, pobierali pieniądze nie robili nic. I on nagle dostaje przydział na dowódcę dywizji. Przyjechał na punkt kontaktowy. Okazuje się, że łączniczki przywiozły jego mundur, galowy, czapkę, szablę, i oni przyszli na odprawę tak jak tam egzystowali, jak musieli, przebrani za chłopów. A tu wychodzi z chałupy facet jak z manewrów przedwojennych, błyszczący, świecący. Przecież te łączniczki narażały życie, złapana w pociągu z taką przesyłką to byłoby albo Auschwitz, albo tortury, wyciągnęliby z niej wszystko, co wie i też by stracili. A on się tu ubrał. I ta odprawa wyglądała w ten sposób, że on chodził bardzo niezadowolony. Się pyta kolejno ich, kto to jest. Komendant Okręgu, pułkownik Władysław Liniarski. Aha. Major Władysław Bruliński, szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu. W marynarce, jako cywil, miał specjalnie guzik niedoszyty, który maj majtał się na takim dłuższym, ogonku, On podszedł do tego guzika, tak go wziął na palec, podrzucił mi: No, panie majorze, po wojnie to my porozmawiamy o dyscyplinie. Pułkownik Liniarski mówi tak. On zażądał ode mnie, żeby mu dostarczyć spis wszystkich oficerów okręgu, bo on będzie dywizję tworzył. Jak to spis oficerów okręgu? Tak, imię, nazwisko, starszeństwo, przydział przedwojenny, specjalność i kontakt na niego, bo on z tego będzie tworzył dywizję. A pułkownik mówi, o, to ja już wiedziałem, z czym mamy do czynienia. Kazałem go zamknąć w chałupie pod strażą, i dopóki front nie przeszedł, nie pozwoliliśmy mu wyjść. I dobrze zrobiłem, bo jak przyszli bolszewicy, to on się nagle znalazł w komisji likwidacyjnej Bełej AK. razem z szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jak koledzy oficerowie usiedli obok i teraz mają ujawniać armię krajową. Gdy ja miały dostarczył te wszystkie dane, to ci oficerowie w większości byliby wymordowani albo wysłani na Syberię. Albo na zawsze, albo na prawie zawsze. Nie dostał nic, ale on jest bohaterem, bo w publikacjach figuruje jako dowódca dywizji piechoty, która nie powstała, bo pułkownik nienarski nie pozwolił na to. Te oddziały, które już były w polu partyzanckie, wolno było użyć w akcji burza. Żadnych nowych nie powoływał. Jedyny komendant okręgu, który doprowadził do tego, że po rozwiązaniu AK. Stany liczbowe okręgu nie zmieniły się. Ponad 30 tysięcy ludzi w konspiracji. To, co miał, to po sobie zostawił. Ci ludzie nie poszli na zatracenie. I dlatego historia jest i ciekawa, i jednocześnie straszna. Trzeba o niej mówić, ale żeby mówić, trzeba ją znać. Żeby znać, to trzeba ją rozumieć. Żeby ją rozumieć, to trzeba to wszystko konfrontować. Bo ja sobie mogę mówić różne rzeczy, ale nikt z Państwa tego nie musi przejmować. Macie obowiązek sprawdzać po to, żeby zobaczyć, czy to ma sens, czy ja mówię rzeczy, które są oczywiste, albo powinny być oczywiste, albo nie. Wysłannik naczelnego wodza wtedy jeszcze z Rumunii, major Galinat, przywiózł instrukcję, żeby te stanowiska obsadać tylko i wyłącznie sprawdzonymi oficerami legionowymi. A co to byli oficerowie legionowi? Wyższa Szkoła Wojenna po 26 roku, po zamachu, Majowym, która była bardzo dobrą szkołą, to tworzyli oficerowie francuscy, jak jeszcze armia francuska była normalna i dobra, ustanowiła nowe kryteria przyjęć i się okazało, że to było tak jak w komunie po 1944 roku, kryteria doboru na sędziów. Bez wykształcenia, bez praktyki, bez jakichkolwiek egzaminów można było zostać sędzi sędzią, a tu można było zostać oficerem dyplomowanym bez uczestnictwa w zajęciach, bez egzaminów. Bez cenzusu wykształcenia, bo oficer dyplomowany miał obowiązek mieć ukończone studia wyższe. Jak dyplomowany, to ten wyższy, właśnie ze statusem naukowości. Tego wszystkiego nie było. I to później rozsypało się jak pył. A z drugiej strony, ci, którzy byli w konspiracji, ofiarnie, nie mając takich możliwości wcześniej, po staleniu NOW czy po staleniu nz ZAKA nie dostawali awansów, nawet za to, co stworzyli wcześniej. Tak naprawdę, z niczego. Nie mieli pieniędzy, ale potrafili stworzyć organizację i tę organizację potężną, która działała. I kończąc już ten wątek, akoski, ja mogę o tym mówić ze swobodą, się tego nie wstydzę, bo sam jestem oficerem, synem oficera Armii Krajowej, więc to nie jest tak, że pluję specjalnie, bo nie lubię, bo coś nie. Trzeba znać dokładnie przeszłość, czy jest brzydka, czy jest bolesna. Musi być przede wszystkim prawdziwa. I taki przykład naprawdę skrajny. To jest 30 sierpnia 1944 roku, połowa powstania warszawskiego. Z Warszawy przesyła dep depeszem do okręgów akowskich szef sztabu, komendy głównej AK, generał Tadeusz Peńczy Pełczyński, pseudonim Robak. Szef sztabu to jest zastępca. To jest pierwszy zastępca komendanta głównego. Nie pierwszy lepszy oficer gdzieś tam, ale ten drugi najważniejszy. I wysyła instrukcję, że powstania mają być wywołane w Radomiu, w Kielcach, w Częstochowie i w Krakowie. To jest pierwszy miesiąc powstania za nami. Ruina, potworne ofiary. Nic z tego, co było zamierzone w planach operacyjnych, nie zostało zdobyte, a on już planuje dalsze walki powstańcze w innych miejscowościach. Ale to, że tak było, to jest pół biedy. Gorzej jest to, że pokazał swój poziom. On na przykład nakazuje, że doświadczenie z Warszawy uczy, że trzeba zamykać bramy, bo jak bramy są zamknięte, to Niemcy nie wejdą do obiektu. A Niemcy pytali tak, puk, puk, kto tam? No Gestapo. A, to was nie chcemy. No to, to my sobie pójdziemy, tak? Tak to miało wyglądać. W głowie się nie mieści, jaki to był poziom tych ludzi i do czego oni nas tak naprawdę doprowadzili. A po wojnie w Londynie Zaczęło się podbijanie bębenka. Jakie były prawdziwe stany Armii Krajowej? Konspiracyjne. Ostatnio 380 tysięcy i stale rośnie. Znajdują się nowi akowcy. Jeden z parlamentarzystów z orientacji, która niedawno straciła władzę, przedstawiał się, że jest akowcem. I ludzie go pytają: Słuchaj, ale jak ty mogłeś być waka, przecież ty się wtedy nie urodziłeś? Ale jakbym był, to bym był. O, to jest ta właśnie mentalność. I powstańcza, i konspiracyjna. Czyli podaje się do 380 tysięcy. A jakie mamy inne dane? Dane oficerów operacyjnych i oficerów organizacyjnych komendy głównej AK oscylują wokół 200 000 do 250 tysięcy. Pułkownik Bokszczanin, szef operacji, pisał wprost, że to są stany nieprawdziwe. Oparte na tym, co przychodzi z terenu, że wszyscy sobie te stany podbijają. Próby weryfikacji przez wysyłanie inspektorów terenowych pokazują, że te stany są przynajmniej o jedną trzecią zawyżone, są nieprawdziwe. Mamy dane niemieckie. Na jakiej podstawie? Niemcy masę osób aresztowali. Te osoby przechodziły przez śledztwa, składały zeznania i mówiły. I Niemcy pisali wprost, że jest to organizacja, która liczy od 200. Do 250 tysięcy. Przecież na 250 tysięcy to jest ta górna, już najwyższa granica. I tak po kolei, jak się to bada, to skąd się wzięło te 380 tysięcy? Jak to jest możliwe, że mieliśmy tak wielką, potężną armię, której poza papierem tak naprawdę nie było? To znaczy, że gdzie była? Była na papierze. Ostatni dokument, jaki znam. Sporządzony tuż po rozwiązaniu AK, czyli to jest styczeń 45 roku, mówi, że w AK było maksymalnie do 250 tysięcy ludzi. Czyli Stany zostały podwyższone o jedną drugą. Jedna druga. To nie jest trochę, trochę więcej, trochę mniej. To jest naprawdę bardzo dużo, jak się liczy, w dziesiątkach tysięcy. Więc jak to jest możliwe? Do tego podawanie wszystkiego, to był przykaz, który w Londynie. Narodził się w 1945, 1946, 1947 roku, żeby mówić o wszystkich działaniach jako o Powstanie Warszawskie wygraliśmy. Dlaczego wygraliśmy? Dlatego, że to znowu to jest pułkownik Okulicki, niedźwiadek, później generał brygady, który mówi wprost, że przez ten heroizm, przez ten upływ krwi, jaki daliśmy, pokazaliśmy, do czego Polacy są zdolni i świat nas będzie podziwiał. Tak, podziwia do tej pory i rzeczywiście jest na to zorientowany. Tak nie było, ale skoro tak nie było, to trzeba szukać jak było. Jeśli mamy w historiografii, że Narodowa Organizacja Wojskowa to była struktura niewielka, dała niewielu ludzi do AK, że NZ to był mały i się nie scalił tak naprawdę, to też prawie, że nie istniał, to pozostaje tylko AK, tylko dokument z 3 stycznia. 1945 roku, to jest dwa tygodnie przed rozwiązaniem Armii Krajowej. Oficer Kąt Wywiadu Komendy Głównej raportuje i przytacza między nimi rozmowę z ostatnim dowódcą Armii Krajowej, generałem Leopoldem Okulickim Niedźwiadkiem. I pisze tak: Na podstawie poufnie otrzymanych informacji, melduję, że Narodowa Organizacja Wojskowa tworzy fuzję z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Pod nazwą Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, co zdaniem nowego komendanta sił zbrojnych w kraju, czyli generała Okulickiego, będzie stanowić ponad 50% stanów AK. Ponad połowa to są formacje narodowe, to są dokumenty. To nie to, że ktoś tam sobie 10, 15, 20 lat później napisał, a ja sobie teraz mówię, dokumenty z epoki, z tamtego okresu. Więc, jak można wykładać tam historię, pokazywać to, co powinno być prawdziwe, szczere, bohaterskie, ale przede wszystkim prawdziwe, jeśli się kłamie od samego początku do samego końca, a kłamie się w interesie ideologicznym i politycznym. I w ten sposób NOW i NEZ znikają z naszej historii poza inwektywami, bo NOW można powiedzieć, że przemilczany, ale NEZ to są same inwektywy. Wszystko, co najgorsze. Jeśli tak, to znowu opieram się na dokumentach. Jakich? Z tamtego okresu. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co napisano później, można kwestionować. Ktoś sobie powiedział, ktoś coś usłyszał, ktoś coś dołożył. To może być nieprawdziwe. Ale kwiecień 1944 roku. Meldunek wywiadu tzw. Polskiej Partii Robotniczej i Armii Ludowej. To jest wywiad NKWD na ziemiach polskich. To nie jest byle co. I oni sami dla siebie pisali tak. Polskiemu Związkowi Powstańczemu, to jest kryptonim AK, przeciwstawiają się oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Jest to organizacja niezwykle dynamiczna, sprężysta, posiadająca zdobyte wyłącznie własnym nakładem pracy wyszkolenie, wyszkolone kadry oficerów, podoficerów i bardzo dobre uzbrojenie. Uważa się NZ za organizację niepodległościową. Tak do tej pory cały czas to zdrajcy, kolaboranci, nie wiadomo co, i nagle NKWDiści piszą, że to jest organizacja niepodległościowa. To jest wyzwisko, czy to jest docenienie tych ludzi? Oczywiście wyzwisko nie. Na początku 1945 roku generał Reichert Gehlen, czyli szef całego niemieckiego wywiadu na zapleczu frontu wschodniego aż po Berlin. Sporządza raport, całościowy raport do najwyższych czynników III Rzeszy. On ma opisać, ma obowiązek opisać całą konspirację na ziemiach polskich. To nie jest wzięte znikąd i nie tak, że to nikomu nie było potrzebne, bo cel był oczywisty. Niemcy wiedzą, że przegrywają, chcą znaleźć wzór dlatego, żeby stworzyć swoją własną konspirację. Są bardzo chytrzy, przebiegli po tym wszystkim, co zrobili, wiedzą, że będzie odpowiedzialność za Zbrodnie ludobójstwa. Oczywiście tak się nie stało. Zostali rozliczeni w bardzo niewielki sposób. Jeszcze za zbrodnie na Żydach tak. Ile było spraw karnych w Niemczech za zbiorowe akty ludobójstwa wobec Polaków? Wiecie Państwo? Zero, ani jedna. Dlatego, że Polacy to nie ludzie, to byli podludzie. Więc tu niby demokratyzacja, niby nowa Europa, ale tak to niestety nas załatwili. I Gejlen, opisując wszystkie formacje konspiracyjne, z komuną włącznie, dużą część poświęcił Narodowym Siłom Zbrojnym. Ale jak? To jest docenienie przeciwnika, to jest najwyższy wyraz uznania. Był to najsprawniej zorganizowany i najbardziej sprzężyście dowodzony nielegalny polski związek zbrojny. Czyli najwyższe wyrazy uznania, ze strony tych, z którymi rzekomo NZ-owcy mieli kolaborować. Brak dokumentów na temat tego dowództwa, struktury, stanu liczebnego, uzbrojenia itd. Kończy się wojna, a Niemcy tak mało o nich wiedzą. Dlaczego? To znaczy, że jest dobra konspiracja. I po kolei opisuje, że na niemieckie akty terroru NZ-owcy odpowiadają siłą. Likwidują niemiecki aparat okupacyjny. Nie atakują Wehrmachtu. To jest oczywiste, bo to były przykazy także za K. Dlaczego? Że za zabicie żołnierza niemieckiego Niemcy rozstrzeliwali 50 albo 100 osób. Na takie wybijanie się nie było na stać, ale ci wszyscy żandarmi polowi, ci wszyscy pomocnicy, ci wszyscy z tych formacji kolaboracyjnych po stronie niemieckiej, którzy stosowali terror okupacyjny, czyli te wszystkie formacje pomocnicze złożone z byłych jeńców sowieckich, oni są eksterminowani masowo, bo nie było na nich sposobu innego, jak tylko ich wybijanie. Oni byli stracencami. Wiedzieli, że przyjdzie Stalin, to im łeb I tak, i tak. A będąc tu na ziemiach polskich, mogą sobie paguliać, mogą się zabawić. I też jeden z oficerów Komendy Okręgu Lubelskiego opisał sytuację, że gwałty tych kałmuków na wsiach są tak wielkie, że ludzie się boją mieszkać w domu, uciekają do lasu. Jak my ich łapiemy, ich rozstrzeliwujemy, to nic nie daje. Bo oni mówią, raz maty rodziłaś, tam raz matka urodziła, to nie ma znaczenia. I któryś z tych oficerów padł na pomysł, skoro śmierć wam nie straszna, to trzeba zrobić coś, co na was płynie w sposób otrzeźwiający. Jaki? Kastracja na pieńku i posypanie solą, kop w tyłek i wracaj do garnizonu. I potem gwałty się uspokoiły, ten oficer mówi. To zrozumieli. Czyli gwałt niech się gwałtem odciska. W taki właśnie sposób. Tak sobie Polacy radzili. Ale czy przyjdzie jakaś Angel King, przyjdzie jakiś gros, jacyś inni, o Polacy to to bandyci, no, obcinali tym jeńcom, przecież jak to można jeńcowi zrobić? A co można było zrobić? Nie było więzienia, nie można go było zamknąć, nie można było przeprowadzić normalnego postępowania sądowego i dać mu karę 25 lat więzienia. Tak wtedy mówiono: albo lasek, albo piasek. Jak niewinny, Uciekaj do lasu, albo są za mało dowodów. Jak winny, to piasek. Tak to wszystko załatwiano. Niemcy dowiedzieli. Niemcy to opisywali. I jak się porówna te informacje, które Geleń przedstawia o formacjach komunistycznych, jak to wyglądało i formacji NEZ, to jest jak między niebem a ziemią. Tu istnieje analogia. On opisuje, że w nez jest odpowiednik Kedywu, Czyli akcja specjalna. Jest wywiad, który on nie tylko że docenia, on ocenia bardzo wysoko. Pokazuje, że ten wywiad, który jest antyniemiecki, to jest mistrzostwo świata. Dlaczego? ANZ-owcy nie mieli pieniędzy i nie mieli kadry fachowej. Oficerowie przedwojenni wywiadu, ci, którzy przeżyli, no, gdzieś tam w konspiracji byli, byli wszyscy zagospodarowani. Więc NZ-owcy musieli tworzyć wywiad od zera od początku. Było trochę oficerów wywiadu, ale byli bardzo nieliczni, było ich mało. Natomiast cała reszta to był dopływ świeżej krwi, jak to się mówi. Ludzi do tego przygotowanych od innej strony, nieprofesjonalnej, bo tego się mogli nauczyć, ale od strony ideowej. Jak wysyłano agentów na teren Trzeciej Rzeszy wywiadu nz owskiego to dobierano ludzi według następujących kryteriów. Po pierwsze, bez związków rodzinnych, czyli nie mam męża, nie mam żony, bo jak będę złapany, złapana, będę torturowany, torturowana, to ja wszystko powiem. Na to nie ma siły. A biorąc pod uwagę dobro dzieci, to będę chciała dla nich dobrze, a nie dla organizacji. Więc wstępując w szeregi wywiadu, muszę się dziecić z tym, że stracę życie, ale nie wydam na rzeź innych osób. Po drugie, wykształcenie. Dobierani są ludzie, którzy kończyli przed wojną studia na uczelniach niemieckich, we Wrocławiu, w Berlinie, w Królewcu, czyli znają biegle język, znają realia niemieckie, znają język potoczny, czyli język ulicy, bo utrzymać się na terenie Rzeszy, która jest państwem skrajnie policyjnym, gdzie na wszystko są pozwolenia, zaświadczenia, kartki, nawet mieszkać gdzieś u kogoś nie można było, bo zameldować się trzeba było w ciągu godziny. I Geheim, Stadz, Policaj musiało to wiedzieć. Więc to muszą być osoby nie tylko z fałszywymi dokumentami, ale te dokumenty muszą być bardzo dobre albo jeszcze lepsze. Do tego musi być znajomość realiów. Czyli jak się gdzieś legalizuje, to na po znajomościach, po przyszywanej rodzinie, tak żeby tę siatkę konspiracyjną tam zakładać. I następna rzecz. Siatki konspiracyjne zakładane są w taki sposób, że one działają niezależnie od siebie. Jest kilkanaście siatek wywiadowczych na terenie Trzeciej Rzeszy, ale żadna z nich, poziomo, nie ma ze sobą kontaktu. Jest tylko do centrali w Warszawie, do centrali służby wywiadu. Dlaczego? Bo jak gdzieś będzie dekonspiracja, gdzieś będzie wpadka, to wszystkie następne siatki są bezpieczne. Jak się będą znali, jak się będą spotykali, to prędzej czy później to wyjdzie na jaw. I to ten wywiad. Enegetowski zrobił. Rewelacyjne dokumenty, które leżą w archiwach niemieckich, ale także już częściowo polskich, nigdy nie wykorzystywane przez historyków. Organizacja, której przypisuje się kolaborację. I proszę bardzo, to jest dokument z 6 czerwca 1942 roku. To jest raport Gestapo z rozpracowania jednej z drukarni Enegetowskich. Ona wpadła, została zdekonspirowana, załoga tej drukarni zginęła, oni na miejscu dokonują rewizji i znajdują różne rzeczy. Są wstrząśnięci, że to jest w ogóle możliwe, bo przedtem były wskazania, że takie fałszerstwa są dokonywane, ale Niemcy byli przekonani, że robi to wywiad brytyjski, dlatego że Słowenia jako podludzie nie byliby do tego zdolni. A tu uzyskali namacalne dowody. W toku przesłuchań prowadzonych przez Berlińskie Centrum Kontroli Sztapo, czyli GHM -E Policaj, wobec członków polskiej organizacji szpiegowskiej ustalono między nimi, że fałszywe dokumenty identyfikacyjne, którymi posługiwali się agenci i kurierzy, pochodziły z nielegalnej prasy drukarskiej w Warszawie. Dalsze śledztwo w tej sprawie doprowadziło do demontażu tej prasy drukarskiej, przeznaczonej wyłącznie do nielegalnej działalności, mieszczącej się w trzech pomieszczeniach piwnicznych i wyposażonej w nowoczesną elektryczną maszynę do składu trzy prasy drukarskie, sporą ilość akcesoriów i cztery duże zestawy radiowe. To jest drukarnia na ulicy przemysłowej 28. Oprócz nielegalnych broszur podburzających Prawie wszystkie formularze obowiązujące w Generalnym Gubernatorstwie, w tym formularze Reichsführera SS, czyli Heinricha Himmlera, czyli druki normatywne Himmlera w tej drukarni są produkowane. Po co? Dla zabawy? Nie, bo ci kurierzy, którzy jeżdżą na teren Rzeszy, ci wywiadowcy muszą mieć bardzo, nie dobre, ale bardzo dobre dokumenty. I jeśli mają zaświadczenia z podpisem samego Himmlera, to każdy głupi Niemiec, jaki był, taki był, ale stukało psasami, bo to jednak robiło na nich wrażenie. Ujawniono także dokumenty władz wojskowych niemieckich, tysiące egzemplarzy najróżniejszych nielegalnych gazet i broszur, formularze identyfikacyjne. I w tej drukarni wydrukowano wszystkie klisze służące do produkcji fałszywych dokumentów identyfikacyjnych. Zaleziono także fałszywe karty żywnościowe i węglowe. Karty. Żywnościowe i węglowe, to było wydarzenie, dlatego że konspiracja, która potrzebuje pieniędzy, a tych środków nie ma, jakie ma możliwości? Zdobywa, zdobywać pieniądze, środki w postaci jakichś tam napadów, eksów na instytucje niemieckie. A to jest mały dopływ, ale było coś, co można było zalegalizować. Kartki, niemieckie kartki. I na przykład na pograniczu. Terenów cielonych do Rzeszy, w okręgu Częstochowa, byli kurierzy, którzy z tymi kartkami fałszywymi, z przydziałem na węgiel czy na żywność, przekraczali tą sztuczną, ale istniejącą granicę, odbierali towar zalegalizowany i wracali na teren generalnego gubernatorstwa. To oczywiście później było sprzedawane i był dopływ środków finansowych. Można było tak działać? Można było. Dlatego że. Późniejsze wszystkie tego typu enuncjacje, jak oni byli bandytami, napadali, rabowali chłopów, są od początku do końca, oczywiście, nieprawdziwe. Ale ze z tego, że nieprawdziwe, to my o tym możemy wiedzieć, ale my musimy mieć na to dowody i musimy to przedstawiać. I ten wywiad, który tak właśnie działa, dostarcza przede wszystkim środków finansowych na dalszą działalność, ale dostarcza informacji z terenu trzeciej Rzeszy informacji wywiadowczych, przemysłowych, wojskowych, informacje, co się dzieje na terenie Rzeszy, nastroje opinii publicznej i tak dalej. To wszystko jest na papierze dostarczane do centrali w Warszawie. Ale po co? Co z tym Polacy mają zrobić? Co z tego, że identyfikują jakieś zakłady produkcyjne na terenie Austrii, na terenie Bawarii czy gdzieś, czy na Pomorzu, jeśli to jest nieprzydatne? Przecież nikt nie pojedzie stąd i tam nie wysadzi tego w powietrze. Nie ma takiej możliwości. Ale jest możliwość tego wykorzystania w taki sposób, żeby to zostało docenione i w jakiś sposób uhonorowane także finansowo. Co to jest? Wywiad Wielkiej Brytanii. Anglicy nie mają swojego wywiadu na terenie Rzeszy. Jeśli stosują naloty, to stosują je na ślepo. Z góry z samolotu trochę widać, ale nie widać dokładnie. I identyfikacja zakładów produkcyjnych, zakładów doświadczalnych. Dostarczana przez polski wywiad, w tym przypadku Narodowych Sił Zbrojnych, daje pojęcie o tym, co ci ludzie robili, ale jednocześnie mamy kilka przynajmniej potwierdzeń, że Anglicy za to płacili. To nie były jakieś tam straszne, wielkie pieniądze, ale przecież płacili nie za nic, nie na dobre oczy, tylko za coś, co dla nich było całkowicie przydatne. Więc jeśli płacili, to te dane wykorzystywali. I gdy się dzisiaj pyta stronę brytyjską. O dokumenty wywiadu, co dostawali ze strony polskiej, to nie mówią, że nic się nie zachowało, bo to wszystko zostało zniszczone, bo to było stare i niepotrzebne. Nigdy żaden wywiad nie niszczy swojego archiwum. Wstecz. 100, 200 lat to leży, nikt tego nie ruszy. A w tym przypadku Anglicy nam tego udostępnić oczywiście nie chcą. Dlaczego? Bo nie chcą tego ujawnić. Nawet w ubezkich śledztwach po wojnie, tam gdzie są zarzuty wobec narodowych sił zbrojnych. UBEcy przyznają, dostawali finansowanie od Brytyjczyków, od wywiadu brytyjskiego za dostarczane materiały. To my, Polacy, tego nie doceniamy: my tego nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć, a wróg to doceniał i wróg to wszystko ma. Jak tych ludzi bronić, nie posługując się konkretną wiedzą? Te opinie wobec NZU wszystkie są na mniej więcej podobnym poziomie. To jest docenianie tych ludzi w sposób szczególny. Sowiecki generał Nikolaj Siliwanowski, to jest doradca NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, pisał w raportach wprost, że NZ to jest najbardziej zajadła organizacja antysowiecka. Czyli tak, dla Sowietów to są wrogowie, dla Niemców to są wrogowie, a dla ludzi żyjących tu i teraz. To są wrogowie, bo to są kolaboranci. Ich, się wy... ich nie ma, oni nie żyją, ale ich można wyzywać bezkarnie. Można to zamieszać także w podręcznikach szkolnych, niestety, bo i to się zdarza, że to była formacja, która kolaborowała z Niemcami. Gdzie i jak? Na to dowodów już oczywiście nie trzeba. A dlaczego nie trzeba? Bo oni wszystko wiedzą lepiej. Odarci zostali całkowicie ze swojego dorobku. Likwidacja najwyższego stopnia oficera niemieckiego na ziemiach polskich, likwidacja generała Kurta Rennera, dowódcy dywizji Wehrmachtu, razem ze sztabem, dokonana przez Oddział Narodowych Sił Zbrojnych, została przypisana wiecie państwo komu? Gwardii Ludowej. <grywania> Rodzina Skwarków się na tym uwłaszczyła. Akcja była tak naprawdę przypadkowa, dlatego że wachmistrz Tomasz Wójcik, pseudonim Tarzan, po aresztowaniach w ćmielowie, w okolicach, zrobił zasadzkę, że te transporty będą jechać tą trasą, i on tych ludzi odbije. Te transporty pojechały wcześniej, trochę inną trasą, więc odbić ich już nie mógł, ale napatoczyły się samochody niemieckie. Zrobili zasadzkę, Niemcy zostali rozwaleni. Generał został osobiście zastrzelony przez Tomasza Wójcika. On później chodził w jego płaszczu, w jego czapce, jak się pojawił na zgrupowaniu ponurego. W górach Świętokrzyskich, ubrany w ten sposób, to wszyscy, no, niemiecki generał do nas zawitał. To było zdobyczne. I te akcesoria były w klasztorze w Wąchocku, przynajmniej w latach 70. jeszcze były, ja to widziałem. Nie wiem, co się teraz stało, kto się tym opiekuje, ale coś takiego było. A Gwardia Ludowa to rozpisała w ten sposób, że akcja została wykonana przez nasze siły. Dlaczego? Oni na miejscu zostawili akcesoria sowieckie. Jakąś papachę sowiecką. Jakąś amunicję sowiecką, rozsypali to tam specjalnie. Ludności okolicznej nakazali mówić. Jak przyjadą Niemcy i będą pytać, to mówcie, że w nocy był zrzut. Spadli sowieccy, spadochroniarze, i to oni zrobili. I ci ludzie tak mówili, I w dokumentach niemieckich jest, że był desant sowiecki i zabił naszego generała razem ze sztabem. I na podstawie takich dokumentów major służby bezpieczeństwa Stefan Skwarek z Radomia napisał książkę. Jak rodzina Skwarków zamachnęła się na generała, czyli Ziuta Skwarek leżała w rowie, a, ziuta, a Mańka Skwarek to siedziała na drzewie, a jakiś tam Józiek Skwarek to stał za drzewem i oni wszyscy strzelbnęli na tego generała, oni go tak se wzięli i zabili, i oni mieli tą zdobycz. On się tak rozochocił, że to jest jedyny znany mi przypadek w Polsce Ludowej w latach 70., że wyższy oficer Służby Bezpieczeństwa Dostał zakaz pisania czegokolwiek o czymkolwiek, jakiejkolwiek konspiracji, bo on kompromituje Polskę Ludową. Ale także AK to zabierało. I jeszcze jak było fajne uzasadnienie znaczy fajne nie dla uczestników, którzy to zrobili. To i tak by przepadło, bo wam tego nie można przypisać. To my to dla siebie weźmiemy. No i brali dla siebie. Pomoc przy zamachu na generała Kuczerem w Warszawie 1 lutego 1944 roku. Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych. Gdzie to jest? W dokumentach niemieckich. Można to było znaleźć, nasi historycy to widzieli, bo wiem, że widzieli, są ich wpisy. Żaden z nich nawet się nie zająknął, że coś takiego miało miejsce. W związku z tym jest tłumaczenie: no, byli, działali, ale co właściwie zrobili? No, nic takiego nie zrobili, bo nie ma na to dowodów. Dowody oczywiście są. A skoro są, to trzeba się nimi posługiwać. I to docenianie przez Niemców tej organizacji, a ja tu specjalnie kładę nacisk na NZ, dlatego że NOW to jest temat rzeka, znowu jakieś oddzielnie dwie godziny. Po drugie, Narodowa Organizacja Wojskowa zakonspirowała gdzieś swoje dokumenty. Duża część dokumentów NZ-owskich dostała się w łapy sowieckie i ubeckie, są dzisiaj dostępne. Natomiast ten skrzętnie dochowało albo niszczyło. Mamy niewiele, bardzo wyraźne, mocne ślady działalności wywiadowczej, ale bardzo niewiele dokumentów zostało ujawnionych. Natomiast tu, w tym przypadku, tak. Dlatego przynajmniej tą jedną organizację warto omówić dokładnie. I przepiękne sylwetki osób, o których mówię, czyli tych właśnie młodych ludzi, nieobarczonych rodzinami, którzy jadą na teren Rzeszy, ofiarnie pracują, później ich Niemcy wyłapują. I te młode dziewczyny, ci chłopcy, bo to są wszystko ludzie poniżej 30 roku życia, ścinani na gilotynie albo toporem katowskim na pieńku. XX wiek, połowa XX wieku, szlachetni demokratyczni, kulturalni Niemcy. Naród poetów, naród wynalazców, naród pisarzy, filozofów. Tak, takie rzeczy robiono. I takim symbolem tej struktury wywiadowczej jest Wanda Węgierska. Ona była ścięta na gilotynie w Platzenze, w berlińskim więzieniu, 25 czerwca 1943 roku. Jej listy do rodziny, bo to jej Niemcy pozwolili napisać, są dostępne. Tego nie da się tu przeczytać na sali, bo ja będę po prostu płakał nad losem tych ludzi, że przepadli z naszej historii. Ale warto pamiętać: Wanda Węgierska, i sobie to właśnie przypomnijcie. I ona dostała dostęp do kapłana, tuż przed straceniem. Niemcy jej pozwolili. I ona pisze tak: Jest przy mnie miejscowy pastor, co jest dla mnie wielką pociechą. Za chwilę przystąpię do komunii świętej. Sił mam dosyć. I tak po kolei ci ludzie to jest najwyższy poziom etyczny, najwyższy poziom zaangażowania a ich nie ma. Kogo mamy w to miejsce? Klosa. Mikulskiego Klosa, który stał się bohaterem i bożyszczem. On wszystkich Niemców, wszystkie dywizje pancerne rozbił praktycznie sam. I te dzieciaki od małego patrzą na to, nasączyły się tą pseudowiedzą i tak widzą historię II wojny światowej, historię Polski. Od początku do końca nieprawdziwą. To są te postawy ludzi, tak jak Witold Pilecki, który... Mówił wprost, że on odchodzi w radości, bo wie, co go czeka, wie, że go zamordują, ale patrząc na swoje życie wstecz, on się cieszy z tego, co dokonał i on się tego życia nie wstydzi. To jest Danuta Siedzikówna, Inka, która odchodzi z tego świata, mordowana przez komunistów z okrzykiem: Niech żyje Polska. Wiecie Państwo, co gazeta wyborcza z tego zrobiła? Piórem żydowskiej pisarki. Magdaleny Tuli, oprócz chwili ją w ten sposób, że nic takiego. Krzyknęła, niech żyje Polska. Przecież Niemcy, likwidowani po wojnie na mocy wyroków, też krzyczeli Hej, Hitler. Też. też, to jest tożsame. Żaden Niemiec nie krzyknął Hej, Hitler w momencie, gdy go tracili. Dlaczego? Bo Hitler na to już nie żył. Więc to byłoby bez sensu, niech żyje ktoś. Kto nie żyje. Ale tak można spróbować naszą całą historię i tak całkowicie ją można wypaczyć. Gdy patrzymy na te podziały, dlaczego akurat było tyle konspiracji różnych, dlaczego się od razu nie połączyli? Jedną z tych przyczyn głównych to było panowanie struktur akowskich przez tych oficerów legionowych. Gdyby nie druga wojna, w ciągu kilku najbliższych lat tamta ekipa byłaby rozliczona. Już w wyborach samorządowych Polacy dochodzili do, do głosu, partie polityczne były górą, ugrupowania piłsyczykowskie nigdy nie zdobyły więcej jak kilkanaście procent poparcia, a wiadomo, jak były organizowane pod przymusem bardzo często. Urzędnicy, nauczyciele byli do tego zmuszani, głosowali tak, żeby nie można było schować kartki, coś tam napisać albo skreślić byli pod kontrolą a i tak było to wszystko jeszcze do tego w sposób potworny fałszowane. i przyszła okupacja wojna to wszystko załatwiła to ci ludzie nagle stali się czyści bo mają pseudonimy nie mają nazwiska tam gdzie to zostało ujawnione aparat parę takich przypadków było że wyszło na jaw kto to jest przed wojny różnego rodzaju bandyci sanacyjni Mówię, bandyci, dlaczego? Dlatego, że jeden z nich, który doszedł do bardzo wysokiego stanowiska, fałszywy oficer przedwojenny, on dostał stopień podporucznika w Strzelcu, czyli formacji paramilitarnej, bez odpowiedniego statusu. Później w konspiracji waka doszedł do stopnia podpułkownika i tworzył coś, co miało być administracją zastępczą wobec delegatury rządu. No, wojna się skończy, przyjdą nowe okoliczności i to nie może być tak, że Ktoś gdzieś tu samodzielnie wyskoczy nam z boku i będzie nam tworzył nowe struktury. My stworzymy swoje własne. A znany był z tego, co robił jako starosta na Pomorzu. Kosze, kosze wybitych zębów, tak go określano. Wybitych zębów ludzi, którzy byli w opozycji. To jest dramat naszej historii, dramat naszej niedalekiej przecież przeszłości, że nam się nie tylko o tym nie mówi, nam się mówi w sposób całkowicie przewrócony do góry nogami a my się na to zgadzamy. Program polityczny i program geopolityczny Narodowych Sił Zbrojnych jest nie do porównania z czymkolwiek innym. Jest to organizacja, która głosi wprost i jednoznacznie, że Polska w wyniku wojny musi oprzeć swoje granice na Odrze i na Nysie Łużyckiej. To nie jest tak, że ludzie waka tego nie chcieli. Chcieli, ale nie mogli tego mówić, nie mogli na ten temat nic pisać. Dlaczego? Bo się Anglicy nie zgadzali, a tu sojusz tego wymagał lojalności, żeby się lojalnie im podporządkować. A Narodowe Siły Zbrojne są organizacją niezależną i mówią wprost, linia Odry i to nie jest zemsta, a nie jest zadośćuczynienie. To jest wymóg geopolityczny, że Polska na przyszłość musi mieć jak najkrótszą granicę z Niemcami. W całości likwidacja Prus Wschodnich i linia graniczna, właśnie taka. I ten program, plus powszechne szkolenie wojskowe w NZZ, spowodowało to, że w prasie konspiracyjnej w 1943 roku pojawiają się artykuły: Oni zabierają nam najlepszą młodzież. Dlaczego? Bo mają program. A po drugie, mają powszechne szkolenie. Żadna z organizacji konspiracyjnych nie stworzyła takiego szkolenia, czyli szkoły podchorążych. W konspiracji i szkoły podoficerskie dla tych, którzy nie mają statusu wykształcenia. W życie wchodzą kolejne roczniki. Ci, którzy mieli 17 lat w roku 39. Wojsko oczywiście nie byli, przeszkolenia nie mieli, ale w ciągu kilku kolejnych lat oni dorastają. Są dorosłymi ludźmi i chcą wiedzieć, chcą umieć, chcą otrzymać przeszkolenie i to otrzymają. Centrum wyszkolenia przy dowództwie Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie. Do wybuchu powstania warszawskiego wypuściło 700 absolwentów podchorążych różnych specjalności. To była głównie piechota, co było oczywiste, ale były też indywidualne, czy w małych grupkach szkolenia, na przykład lotników. No po co komu lotnictwo w konspiracji? Przecież nie mamy samolotów. A oni wychodzili z założenia. Pułkownik Gajewski, który to organizował, on pisał tak. A jeśli będzie zdobyte jakieś niemieckie lotnictwo? I zdarzy się, że jakieś samoloty będą sprawne do użytku. To kto je obsłuży? Ktoś tą furmanką jeździł? Czy ma prawo jazdy na samochód? To jest za mało. Trzeba poznać, jak to funkcjonuje i jak to obsłużyć. Do tego wywiad morski Narodowych Sił Zbrojnych wymaga także szkolenia absolwentów marynarki wojennej. Oni w marynarce nie służyli, ale podchorążywcy ich tego uczą. Musi umieć odróżnić poszczególne rodzaje okrętów, funkcjonowanie, uzbrojenie, podziałach można nawet naocznie porównać kaliber, jaki to jest. To wszystko jest potrzebne. I w tej szkole podchorąży to wszystko jest tym ludziom dane. Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą mieć prawo jazdy, poza tym są wykluczeni na skutek tam różnych dolegliwości zdrowotnych, wzrokowych czy tak dalej. Prawo jazdy jest dla nich obowiązkowe. Natomiast w trakcie szkolenia. Było jeszcze 500 uczestników, czyli łącznie 1200 ludzi. Co się z nimi stało, jak wybuchło powstanie warszawskie? Druga największa jednostka walcząca w powstaniu warszawskim w Narodowych Siłach Zbrojnych to jest brygada dyspozycyjna, zmotoryzowana o kryptonimie Koło. 1200 ludzi właśnie tych podchorąży, kwiat polskiej młodzieży. Mówi się, że w powstaniu nie brali praktycznie udziału. I od razu sanacyjni, Ci wszyscy nam politrucy, pismacy pisali, że NEZ w powstaniu tak naprawdę to nie było, bo tak, pojedyncze osoby. Zgrupowanie Chrobry 2, 3,5 tysiąca ludzi. Największe zgrupowanie NSZ-owskie. Oczywiście większość to są ochotnicy, to są ci, którzy się przyłączają w powstaniu. Ale całe dowództwo, wyposażenie, pierwsze zapasy broni to są NSZ-owskie. Największe zgrupowanie powstańcze. Plus ta brygada, 1200 ludzi, to już jest łącznie... 4700 ludzi. Nie było? A to są tylko ci, którzy walczą? To nie są ci, którzy są gdzieś tam w, na stanach żywieniowych, gdzieś w zapleczu. Nie. Oprócz tego wiele innych jednostek. W Powstaniu Warszawskim walczy także Miecz i Pług. 10 lipca 1944 roku Miecz i Pług scalił się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Więc te zgrupowania, które wywodziły się z Miecza i Pługa, a było ich kilka, są zgrupowaniami NZ-owskimi. I teraz proszę mi pokazać publikację na temat Powstania Warszawskiego, gdzie to wszystko, o czym mówię, znajdą Państwo. Niech nawet będą krytyczne opisy. No nie, tak nie mogło być, to chyba za dużo, to, to się wydaje. Azali, aczyszby, a, zali, a, czyżby, a już ci Dobrze, piszcie Azali, aczyszby, a, a, a juści, ale pokażcie stan faktyczny. Żaden z nich się na to oczywiście nie zdobył. Tego nie ma. Czyli organizacja potężna, walcząca, która praktycznie nie istnieje. I to jest ta linia, która. Z drugiej strony równolegle rozwija się w komunie. Maria Turlejska, zwana nie wiem dlaczego profesorem, bardzo bardzo bliska przyjaciółka Adama Michnika, on chyba nie zwracał uwagi na wieki urodę. Napisała, że w Ezecie służyła szlachta, księża i trochę harcerzy. I więcej. Skąd te szlachty nabrała? I tych księży w organizacji byli, oczywiście, ale kapelanów było tylu, i tu było potrzeba i Stosownie do liczebności samego stanu kapłańskiego. Ale to nie było tak, że zwarte jednostki enegetowskie anezot to byli księża. Oczywiście, że nie. Tak się właśnie robi coś z historii, co się nazywa wiatrakiem. Przewrócania tego wszystkiego od początku do końca do góry nogami. Teraz mnie wyrzucicie. <gry> Jeszcze parę słów na temat tego, co się dzieje po wojnie. Ten okres okupacji, bardzo piękny, bardzo krwawy, bardzo nieznany, jest do napisania. Częściowo to zrobiliśmy. Sporo zrobili moi koledzy z IPN, ale kto dzisiaj czyta takie książki? Książki wychodzą w nakładzie kilkuset egzemplarzy. Skoro nie ma tego na co dzień w telewizji, a nie było, lepiej dawać Zenka Martyniuka i Marylę Rodowicz w kółko i okrągło, na okrągło. Lepiej dawać seriale brazylijskie, marokańskie, tureckie, ukraińskie. Dwa seriale na bieżąco kręcone. Wiecie Państwo, jakie? Poglądajcie. To zobaczycie. Komedie, Wojna wojną, ale komedie. I w związku z tym nigdy nie było czasu i miejsca na tego typu. Wydarzenia, żeby robić programy publicystyczne, historyczne na takim właśnie poziomie. Merytorycznie, na podstawie dokumentów i tak godzina w tygodniu, gdyby to była. W jakichś tam godzinach oglądalności. Nie o 23 czy 24, jak to się upycha, ale w godzinach dostępnych, kiedy ludzie to oglądają. Byłaby jakaś wiedza? Byłaby. Ale po co komu wiedza? Lepiej Marlaranowicz pokazywać, jak skacze. 80 lat w lateksie. Przyrzepione wszystko, co tylko możliwe, prawie że się odkleja na scenie, ale usiaś, peliada musi być, bo to jest fajne, bo lud pracujący w miast i wsi musi się bawić. A po co temu ludowi jakakolwiek wiedza? I po tym okresie okupacji niemieckiej przychodzą nowe czasy. Tam, gdzie się wydawało, że koniec okupacji to będzie koniec wojny. Na to liczyliśmy i mieliśmy pewne gwarancje. Polacy mieli gwarancję. Tego, co ma być po wojnie. Mają być wolne wybory. To są postanowienia wcześniej jałtańskie, a skonkretyzowane umową poczdamską w sierpniu-wrześniu 1945 roku, że Polska ma przeprowadzić wolne wybory. I w tych wolnych wyborach ma się rozstrzygnąć nasz los. I się rozstrzygnął. Sowieci nam zrobili wolne wybory na początku 1947 roku. Przesłali pułkownika Arona Pałkina z NKWD. Nazwisko odpowiednie do funkcji, jaką pełnił, i zrobili wybory. Jak? Wyniki były wcześniej. No, kto by tam się bawił, jakieś tam analizy, jakieś liczenia, to nie będzie się zgadzać, coś jeszcze raz liczyć. A tu pałkowodziec Aaron Pałkin przywiózł gotowe dokumenty. I tak nam zrobiono wybory. Ludzie, którzy pozostali w konspiracji po 1945 roku, Pozostali nie dlatego, że im się wojenka podobała, że chcieli sobie w konspiracji jeszcze posiedzieć, tak jak Gazeta Wyborcza, moja ulubiona, zawsze wypisuje, za dużo tej nazwy tu wypisują, że to była zdemoralizowana młodzież, która nic innego nie potrafiła, więc latali z tymi karabinami po lesie i chcieli strzelać. Nie. To byli ludzie bardzo jedowi. Ludzie bardzo często na wysokim poziomie, wykształceni, bo nie uzupełniali wykształcenia podczas okupacji, czy szkoły średnie, czy studia, nie po to byli w lesie, że im się spodobała wojenka. To dlatego, że nie mieli wyjścia, bo ci, którzy się ujawniali wcześniej, a taki był obowiązek, później byli aresztowani, torturowani, mordowani. Więc jaki jest sens wyjść z konspiracji, dać się zabić, a jeszcze przedtem powiedzieć wszystko, co wiem? Więc trzeba było dotrwać do tych rzekomo wolnych wyborów. I tych wyborów nie było. A ludzie w konspiracji zostali. Zostali w pułapce. Jak wygląda ta sytuacja w tym okresie przełomu? Odchodzą Niemcy, przychodzą Sowieci. Dla większości tych wszystkich głuptaków w Polsce to jest wyzwolenie. No panie, jak pan tak możesz mówić, przecież przyszli Rosjanie i nas wyzwolili. Nawet, tak. Z własności, z godności. Z pohańbieniem kobiet, z pozbawianiem życia, to było wyzwolenie. No co pan mówi, takie rzeczy. A jakie ja rzeczy mówię? Nie było to? Nie miało to miejsca? Ludzie nawet tego nie wiedzą, że tak ta sytuacja wyglądała. Następuje fiasko Operacji Burza. Operacji bardzo nieudalne, nieudolnie przeprowadzonej i bardzo niepotrzebnej. Generał Burko morowski pisał wprost, że oni pracują dla Sowietów. Sowieci po sprawie Katynia po kwietniu 1943 roku nie są naszymi przyjaciółmi. Już wiadomo o co chodzi. Nie można było ujawnić własnych aktywów, niszczyć polskiego państwa podziemnego na rzecz innego okupanta, bo ten ma być rzekomo lepszy. Nie był lepszy, ale tak właśnie zrobiono. I następuje przełom, czyli rozpad polskiego państwa podziemnego. Likwidacja delegatury rządu na kraj, czyli tej administracji, w konspiracji, 1 lipca 1945 roku, która pozostawiła testament Polski walczącej. I w tym testamencie jest powiedziane wprost: dopóki sowiecka okupacja nie ustąpi z ziem polskich, dopóty pozostajemy w konspiracji, pilnujemy polskich interesów. Dlatego ludzie w konspiracji zostali. Likwidacja Rady Jedności Narodowej, czyli podziemnego Parlamentu, też 1 lipca 1945 roku. Przedtem następuje rozwiązanie Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku. Ale to wszystko nie działa w próżni. To się przeorganizowuje. Powstają nowe struktury, które prowadzą dalej działalność. Politycznie wykształcają się trzy orientacje. Niepodległościowa, Czyli politycznie to jest stronnictwo narodowe w konspiracji, Grupy Narodowe, czyli ONR-owskie Organizacji Polskiej. Wojskowe to jest Rzeszenie Wolność, Niezawisłość, konspiracyjne Wojsko Polskie, okręgi eksterytorialne Armii Krajowej, Tarnopol, Stanisławów, Lwów, bo oni swoje aktywa przenieśli spod okupacji sowieckiej, potrafili to zrobić w konspiracji, przenieśli się na tzw. Ziemie Zachodnie i działają tam do 1948 roku. Rzecz mało znana, bardzo ciekawa, że ludzie taki dowi z tej wschodniej części Polski zostali całkowicie z naszej historii gdzieś zapomniani, wyrugowani, a przetrwali dłużej niż Zrzeszenie Wolność-Niezawisłość. Wielkopolska samodzielna grupa ochotnicza Warta. I tak po kolei wszystkie te struktury, jak konspiracyjne, wojsko polskie, kapitana Sojczyńskiego, one działają. To jest jedna wielka orientacja niepodległościowa. Kontynuacja tego, co było podczas okupacji niemieckiej. Nadrzędną strukturą nad nimi wszystkimi jest ciało, które miało taką funkcję pełnić. To się nazywa Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. Na czele tej struktury stoi kapitan Włodzimierz Marszewski, oficer wywiadu jeszcze z armii Halera, później szef wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych stalonych ZAK. Zamordowany w 1948 roku przez komunistów. Człowiek na niezwykłym poziomie ideowym i umysłowym. Biegł, znał kilka języków. wybitny sportowiec, tenisista. Człowiek, jak poznawałem później jego dawnych kolegów, ci, którzy go znali, o, pan mecenas Leon Mirecki, mówi do mnie: Leszek, słuchaj, Włodzimierz Marszewski to był człowiek formatu przyszłego prezydenta. My jego widzieliśmy jako prezydenta powojennej Polski. Człowiek został zamordowany. On nie strzelał. On prowadził działalność stricte polityczną. Równolegle powstaje wykształca się na gruzach polskiego państwa podziemnego orientacja oportunistyczna. Częściowo będzie to kolaboracyjne. Co to jest? Stronnictwo ludowe, czyli polskie stronnictwo ludowe. Oni odmawiają racji bytu niepodległościowcom, bo myślą, że jak komuna innych nie dopuści, to my przy komunie tu osiągniemy Wielkie efekty. I tak rzeczywiście na początku było. Później, po tych wyborach w 1947 roku, sfałszowanych, Mikołajczyk ucieka, pozostawia swoje stronnictwo, pozostawia swoją kochankę po drodze. To jest też format człowieka. Najpierw ją ciągnie przez granicę, a później jak staje się obciążeniem, to ją po prostu zgubił na trasie i zostawił. Orientacja oportunistyczna. I druga równoległa struktura polityczna z tego zakresu to jest stronnictwo pracy. Czyli przedwojenna hadecja, która też idzie na współpracę z komuną. Dlatego, że jak komuna nas dopuszcza i możemy brać w tym udział, to przynajmniej tyle dostaniemy, to dobre i to. Lepsze niż nic. I trzecia orientacja to jest kolaboracyjna i wprost agenturalna. Jaka? Polska Partia Socjalistyczna. Pokazywana cały czas jako struktura niepodległościowa. Niepodległościowi to nie byli kiedyś. Po 1945 roku idą ręka w rękę z komuną. Tworzą Volksfront, Front, czyli Jednolity Front z Polską Partią Robotniczą. Później w 1948 roku zlewają się w jedną partię, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. I to było socjalistów normalnych, niezłomnych, którzy tam drogą nie poszli. Kilkunastu? Kilkudziesięciu na pewno nie, bo się nie można doliczyć. Cała reszta poszła. I wreszcie stronnictwo demokratyczne, o czym dzisiaj zapominamy. Co to było? W 1937 roku. Powstały tak zwane kluby demokratyczne. Jak się okazało, struktura masońska na podłożu komunistycznym. Kto ich organizował? Bracia Goldbergowie, Jerzy Borejsza, też Goldberg, z jednej strony, a Józef Różański, też Goldberg z drugiej strony. Z tego się wykształca Stronnictwo demokratyczne, bardzo ładna nazwa, i stronictwo i demokratyczne, a to czysta komunistyczna agentura. I oczywiście nad tym wszystkim jest tak zwana Polska Partia Robotnicza. Dla dopełnienia obrazu widzimy ten dramat. Polska scena polityczna wygląda w ten sposób. Są ludzie normalni, są polscy niepodległościowcy, są szkalowani na wszystkie możliwe sposoby do dzisiaj, po dziś dzień. I z drugiej strony ci, którzy są zdrajcami tak naprawdę, są pokazywani, no nie, ale tak nie można mówić, oni w tej sytuacji jaka była, no to oni się starali coś jednak robić. Tak, co? I jakie zajmowali stanowiska wobec aresztowań, pacyfikacji, wobec mordowania dziesiątków tysięcy Polaków. Po wojnie komuniści, stosując te obławy w grupach operacyjnych, używają także broni ciężkiej, artylerii i lotnictwa. Kto dzisiaj o tym wie? Przedwojenni generałowie, jak generał Gustaw Paszkiewicz, bombardował lasy białostockie. Oddziały polakowskie są w ten sposób niszczone. Czyli oficer na takim poziomie nie powinien, po pierwsze, być w ludowym wojsku polskim, to jest w ogóle jakiś absurd, a po drugie, stosować takich metod wobec tych, którzy byliby jego zapleczem i przed wojną byli. Ale tak się właśnie działo. Tak właśnie robiono. Niemcy oceniając formację, o której tyle już dzisiaj powiedziałem, Narodowe Siły Zbrojne, oddały jej szczególny hołd. Szczególny dlatego, że. Takich dokumentów w żadnym podręczniku Państwo nie znajdziecie. W archiwum Maknowych w Warszawie te dokumenty w języku niemieckim, przejęte od Niemców, leżą, są dostępne. W tłumaczeniu istotny fragment, ten, który nas interesuje, wygląda tak. Wielkim celem politycznym Obozu Narodowego, a w tym INZ jest walka o niepodległość Polski. To piszą Niemcy w 1944 roku. Nie dzisiaj, nie teraz, nie my. Tylko oni. Przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło. Po pierwsze, zdobycie prus wschodnich dla Polski w całości, nie ten kawałek, który dostaliśmy. Po drugie, zdobycie ziem aż po Odręb i inysę Łuzycką. I trzecie, obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich. NZ rozwinęły Swoją wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego. Szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok Armii Krajowej. Szeregi NZ składają się żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii września. 39 roku, lub w podziemnej walce z Niemcami. Czy to Niemcy mają napisać historię, na tym się mamy opierać, to gdzie jest polska historiografia? Gdzie są te wszystkie katedry historii, instytuty? Gdzie są ci utytułowani ludzie, którzy wypisują rzeczy nie mające miejsca, nie zdające się na tym, co robią i uważają, że to jest wszystko w porządku? Oni się już uczyć nie muszą muszą. Powinni się uczyć, chociaż oczywiście tego nie robią. I także powojenne oceny tej organizacji. Tu też przytoczę jeszcze opinię Zrzeszenia Wolność Niezawisłość. To jest konkurencyjna organizacja. To jest ta, która się wywodzi za AK, z tej części w dużej mierze postsanacyjnej, ale doceniała to, kim są ich towarzysze broni. To jest organ Zrzeszenia Wolność Niezawisłość Okręgu Lublin, nomen, omen, czyli stąd. Propagandę, jaka się rozwinęła dookoła NZ w ostatnich, zwłaszcza miesiącach, to jest 45. rok, uważamy za zaciemnienie rzeczywistości i szkodzenie nie jakiejś grupie politycznej, ale całemu narodowi. W obawie zarzutu, reakcji nikt prawdy nie bierze w obronę. Tymczasem należy z całą stanowczością stwierdzić w obronie dobrego imienia Polski. Nieprawdą jest, że NZ współpracowały z Niemcami. Dziś propaganda komunistyczna, wychodząc z założenia hitlerowskiego, że kto jest przeciwko nim, jest hitlerowcem, snuje bajki o współpracy NZ, no i AK z Niemcami. Musimy to znać, przynajmniej w tych fragmentach, w tych wypisach. Jeśli taka wizja II wojny światowej i polskiej konspiracji trafiłaby do podręczników, jeśli mielibyśmy normalnych nauczycieli, którzy potrafią z tymi w szkole podstawowej 14-15-letnimi dziećmi, ale już dorastającymi, iść ta cmentarz, pokazać groby polskich bohaterów, coś im o tym powiedzieć, i dać im taką wiedzę, to byłby argument nie do pobicia, do końca ich życia, bo by coś wiedzieli. Tak było po powstaniu styczniowym, to był czarny rok rosyjskiej okupacji. Polska była zniszczona, podbita. Siły niepodległościowe zostały zniszczone. Duża część tych ludzi albo się udała na migrację, jeśli zdołali, inni na Syberię. Część uniderstwili, wymordowali, ale były polskie środowiska. I taki wiejski nauczyciel, który miał uczyć rosyjskiego i historii rosyjskiej, brał te dzieciaki na Kurhan, gdzie leżeli powstańcy styczniowie, i tłumaczył: Tu jest wasz wujek, tu jest wasz, tu jest wasz dziadek, oni tu leżą. Dlaczego walczyli i o co walczyli? I te dzieci później dorastające tą wizję miały w głowie. Dorastały w tym wszystkim i wiedziały, która szkoła dzisiaj takie zajęcia prowadzi, gdzie. Ja pamiętam zajęcia swoje, swojego dziecka, to było gimnazjum. I dowiedziałem się, że ma być zaproszony przewodnik PTTK, który oprowadzi ich po cmentarzu powązkowskim. Więc udałem się do pani, dyrektor, i się pytał. Co to za wycieczka, co to za wydarzenie. A tak, to była taka potrzeba, żeby dzieci zaprowadzić na cmentarz powązkowski, żeby im trochę historii pokazać. Ja mówię, no dobrze, a dlaczego przewodnik PTTK z tej struktury uznanej, która ma tam schemat chodzenia po cmentarzu? No, no wie pan, no, 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 bo nie ma nikogo innego. Ja mówię, a ile on za to bierze? No 700 zł. Ja mówię, to nieźle. Dwie godziny oprowadzania i 700 zł. No a co pan w proponuje? Ale ja mogę oprowadzić. A jaki pan ma tytuł do tego? Ja byłem grabarzem, byłem, wiem, gdzie kto leży. Ale ona znała mój humor, moje poczucie humoru i powiedziała: Dobrze, ale wie pan, ja nie mogę pana puścić samego z nimi, tym będą dwie nauczycielki wychowawczyni i nauczycielka historii. Rzeczywiście, dwie czy trzy godziny chodzenia po cmentarzu, pokazywania im tego wszystkiego, wziąłem pamiątki po ludziach zamordowanych. Kapitana Jana Morawca szefa Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. My wtedy nie wiedzieliśmy, gdzie oni leżą, tylko że gdzieś tam leżą. Mówię, trzymajcie to w ręku i pomyślcie o tym człowieku. On miał 27 lat, jak go zamordowali. Zastrzelili na Mokotowie. Uzyskał przydomek bohater Mokotowa. Dlatego, że on do ostatniej chwili organizował ucieczkę stamtąd. I on rzeczywiście był niezłomny. Wszyscy mówił tylko to, co musiał, to, co było ujawnione. Wszystko brał na siebie. Jakieś akcje, jak się dowiadywał, a kto tę akcję wykonał. On pierwszy raz o niej słyszał. Mówi, ja wydałem rozkaz. To byli tego typu ideowcy. Oni to trzymali w ręku, jego lilijkę harcerską, i mieli o tym jakiekolwiek pojęcie. I później kończymy, wychodzimy z cmentarza, a panie nauczycielki do mnie: proszę pana, ale. My jesteśmy Warszawianki, tak od pokoleń z dziada Pradziada, to my o tym wszystkim, co Pan tu mówi, to my nie wiedziałyśmy. Ale ja mnie to dziwne, bo ja jestem Warszawiakiem w pierwszym pokoleniu, bo się urodziłem w Warszawie, ale ojciec nie stąd. Więc można było. Takiej szkoły, jakiej byśmy chcieli, oczywiście już nie dostaniemy. Miałem tu dużo powiedzieć jeszcze o tym wywiadzie Narodowego Zjednoczenia wojskowego. Ale powiem, gdzie można znaleźć jeszcze, bo zaraz to będzie bardzo ważne. Natomiast, tak jakby podsumowując. Ludzie z tego wywiadu, NSZ-owskiego czy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, byli przez wiele powojennych lat ścigani i mordowani. Nawet nie stawiani przed sądem, tylko mordowani. Mam tu przed sobą fragment dokumentu. To jest grudzień 1952 roku. Bezpieka szuka dwóch oficerów wywiadu. Komendy okręgu Podlasie Narodowych Sił zbrojnych. I polecenie brzmi tak, to dotyczy kapitana Stefana Rudzkiego pseudonim sfery. To nie było jego prawdziwe nazwisko. Ja tej rodziny nie znalazłem się, okazało, takiej nie było. On egzystował na fałszywych dokumentach. Nigdy nie został złapany, rozpracowany, więc prawdopodobnie gdzieś domarł sobie albo w Polsce ludowej, bo za granicą to by się ujawnił, gdzieś byłoby wiadomo, nie rozpoznany. I polecenie jest takie. Grudzień 1952 roku, czyli tyle lat po zakończeniu działań II wojny światowej na tym terenie. Jak najszybsze ustalenie miejsca zamieszkania szefa wywiadu, rudzkiego Stefana, pseudonim Fan Sfer i opracowania go do werbunku. Jego są złapać i zmusić do współpracy. On dużo wie o całym podległym mu terenie. I oczywiście to jest normalna norma pracy ubeckiej. Tak to działało. Kogo się dało to? Werbowali, rozpracowywali, zmuszali ludzi do współpracy, którzy musieli ujawnić to, co wiedzieli. Ale w tym przypadku stało się coś zupełnie innego. Na stronie tytułowej tego ubeckiego dokumentu czerwonym ołówkiem jakiś oberubek, czyli wyższy nad tym, który to sporządził, napisał ręcznie. Na zaplanowanie werbunku ludzkiego nie zgadzamy się. Po ustaleniu wspomnianych w raporcie szefów i aktywnych członków wywiadu NZ przeprowadzić likwidację, dążyć do jak najszybszej likwidacji tego elementu. Czyli złapać i zabić. Tu nie ma żadnej nawet socjalistycznej praworządności. Przykazanie jest konkretne: złapać i tylko zabić. Jeszcze jest podsumowanie tej części ten wątek brytyjski. Brytyjczycy za te dostarczane informacje ze strony wywiadu AK płacili, ze strony wywiadu NZ, ale to szło przez AK. Większość tych środków za pośrednictwo brali oczywiście pośrednicy, ale trochę trafiało także do NZ-u. I gdy kiedyś byłem, młody, mało o tym wiedziałem, tylko słyszałem od ludzi, którzy mieli z tym do czynienia, to było takie dla mnie podejrzane. No ale jak to? Brytyjczycy i tu Polacy dla nich pracują, oni płacą, że to, to praktycznie niemożliwe. Jest dokument inspektora NZ Zachód, pułkownika Boguckiego, czyli Stefana Broniewskiego Z Garbowa pod Lublinem. Z 25 listopada 1944 roku. Rzecz dotyczy śmierci szefa wywiadu Centralnej Służby Wywiadu NZ. Witolda Gostomskiego. Od kul wroga zginął w dniu 16 września tragiczną śmiercią major Nałęcz, szef drugiego Oddziału Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. Gdy zdawało się, że jeden z najdzielniejszych żołnierzy NZ po przebyciu pięciu lat najstarszej okupacji utoruje życiową drogę do wyznaczonego celu i tak dalej i są jego zalety wymieniane, same pochwały. Ale jest coś jeszcze. Dwuletnie szefostwo drugiego oddziału uwieńczone zostało sukcesami, które ogromnym echem odbiły się we wszystkich państwach wojujących. Jak to? Państwa wojujące gdzieś na zewnątrz się interesowały, coś o tym wiedziały? Świętej pamięci major Nałęcz stworzył jedne z najlepszych zarówno w naszych sprzymierzeńców, jak i wrogów wywiadów podczas tej wojny przeciwko okupantowi niemieckiemu. Przez trzy lata szukano od Wisły aż po Atlantyk agentów tych nz stworzono specjalny oddział Sonderkommando z grona najzdolniejszych oficerów kontrwywiadu niemieckiego dla zwiększenia działalności Związku Jaszczurczego. I to jest później potwierdzone w dokumentach niemieckich, także tu już nie ma co do tego wątpliwości. Szkody bowiem wyrządzone Niemcom zarówno w samym działaniu bojowym, jak i w przemyśle zbrojeniowym były ogromne. Ruchy łodzi podwodnych z bas nad Atlantykiem, termin rozpoczęcia pierwszej ofensywy Romla w Afryce, rejsy pancernika Gneisenau były natychmiast podawane do Anglii, która w 1941 roku złożyła na ręce wodza naczelnego specjalne podziękowanie z sumą 100 tysięcy funtów szterlingów jako uznanie dla polskiego wywiadu. I po kolei znowu dwa zdania podręczniku pokazać nasze zasługi pokazać to, czym się zasłużyliśmy, a nie te inwektywy tylko i wyłącznie, że to byli kolaboranci, faszyści, nie wiadomo kto jeszcze. Kto miał koncepcję, żeby rozbić obóz koncentracyjny Auschwitz? NZ-owcy. Wyznaczyli dwa swoje okręgi. Okręg Częstochowski i Łódzki miały wspomóc siły okręgu krakowskiego, które miały uderzyć na Auschwitz. Nie samodzielnie. Oni byli za słabi, wiedzieli o tym, że to nie jest taka prosta sprawa. Zwrócili się tym do Armii Krajowej z tą koncepcją, że jest możliwość rozbicia obozu. No tak, ale co później zrobić z więźniami? Jak chodzi o 50 czy 100 osób, to można ich gdzieś tam po terenie rozwieźć, ukryć i tak się da. I jakowcy mówią, straty będą niewspółmierne, po tym Niemcy będą mordować ludność cywilną naokoło, jeśli się, się akcja uda, a z więźniami i tak nie mamy co zrobić. I tej akcji zaniechano. Być może słusznie, być może nie dzisiaj, trudno oceniać. Ci ludzie i tak zostali przeznaczeni na śmierć. Więc czy stałoby się to w warunkach tego krótkiego wyzwolenia, czy to, co się stało bez tych prób odbicia? Ale to jest właśnie przykład tej rzekomej kolaboracji. Komu to przychodziło do głowy? Były takie same plany nse wobec Majdanka, też wcześniejsze, 1943 roku, i też aka odmówiła, że akcja jest raczej nieuskazana na porażkę, dlatego że represje niemieckie będą straszne. Ale oni chcieli to robić. Chcieli pokazać, że Polacy jednak, mimo wszystko, z tym wszystkim w jakiś sposób walczą. I jeśli nie mamy tego w historii, jeśli tego wszystkiego się pozbawimy, to co nam tak naprawdę zostanie? Już kończąc, podsumowując, mam pismo wydawane przez Komendę Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Pismo nazywało się Oko. Czyli to, co ma się mieścić w soczewce. Są soczewka jest w winiecie pisma. Artykuł kapitana Jerzego Pilasińskiego, szefa sztabu komendy głównej NZW. Jeden z nielicznych oficerów tej formacji, który przeżył, zdołał się w 1946 roku jesienią przedostać na zachód. Tam zachował dwie obszerne relacje o tej organizacji. Dzięki temu wiemy więcej niż mniej. Ale artykuł jest. Można powiedzieć w jakiś sposób cudowny politycznie i moralnie. Jacy to byli ludzie na jakim poziomie wtedy on pisał tak: to jest kwiecień 1946 roku. Obraz Polski obecnej to niewola w masce wolności. Daje się nam kukłę wypchaną walką klas, grabieżą połowy obszaru Rzeczpospolitej, okupacją obcej policji, cynicznym rabunkiem gospodarczym. Całkowitą deprawacją warstw nieuświadomionych politycznie. I może nadejść taki moment, że nigdy się już nie potrafimy podnieść, nawet na poziom odpowiadający latom 1920-1925, czyli sprzed zamachu majowego. On to przewidział. I na koniec. Nasze zadanie to zupełne zniszczenie wpływów obcych w narodzie, to sprzeciw służenia obcym interesom, obojętnie czy angielskim. Czy niemieckim, czy sowieckim. My nie chcemy być narzędziem obcych polityk kosztem naszej ojcowizny i naszej krwi. Dziś moglibyśmy tylko dopisać niewielki fragment. Także obcej polityki europejskiej, amerykańskiej, żydowskiej, ukraińskiej i tak Nie możemy służyć obcym siłą przeciwko własnemu narodowi. I za to przesłanie polskich narodowców z polskiej historii się całkowicie wyrzucam. Ja na tym przerwę, bo Państwo mają i mnie, i tego tematu dosyć, ale chciałbym coś zanonsować, co możecie sobie znaleźć. To są wydawnictwa papierowe, które są niedostępne, bo to nie mogło być sprzedawane. Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z poprzedniej władzy. Wtedy jeszcze można było takie rzeczy robić. Sesja naukowa. Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego przeciwko Niemcom i komunistom w latach 1940 45 I druga publikacja to jest wywiad i kontrwywiad narodowych sił zbrojnych w dokumentach. Kilka lat bardzo cierpliwego, starannego zbierania dokumentacji, której rzekomo miało nie być. I okazało się, że jest. Dotycząca także dokumentacji na tych ziemiach wschodnich. Województwo polskie. Stanisławowskie, Tarnopolskie, Lwowskie na północy, Nowogródek, Białystok. Tam, gdzie rzekomo nz u miało nie być, a działalność wywiadowcza jest i dokumenty się zachowały. Drugi tom to są wspomnienia i archiwalia dotyczące tego wywiadu. Na stronach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mam nadzieję, że jeszcze jest, że tego nie usunęła nowa ekipa, ale wszystko jest możliwe, to jest dostępne do pobrania. Są linki, można sobie ściągnąć, zapisać. Bo wersji papierowej państwo nie dostaną. Agencja nie może tego rozpowszechniać, sprzedawać, więc nie zostało to tak wykonane. Ale dokumentacja, to co przez kilka lat stworzyliśmy z kolegą, mój tego bardzo cierpliwego zbierania i opracowywania, pozostała. To już będzie. I to jest dowód, że to nie byli zdrajcy, tylko najbardziej szlachetni Polacy. A ci, którzy ich opluwali, którzy piszą o nich do tej pory, że to byli zdrajcy, tak jak z Gazety Wyborczej, Adam Michnik, który pochodzi z rodziny przestępczej. Przecież jego ojciec siedział za działalność przeciwko Polsce Niepodległej. Brat mordował polskich niepodległościowców, a on nam rozdaje cenzurki. On mówi, co jest dobre, co jest złe. Ja nie potrzebuję od niego cenzurek. Ja mogę jemu tą cenzurkę wystawić. I dlatego, jeśli te publikacje dotrą do państwa w jakiejkolwiek formie elektronicznej czy od kogoś. To powinno, to nie jest do czytania, bo dokumentów się nie czyta. Dokumenty się studiuje. Trzeba przeglądać i to, na co jesteśmy bardziej uwrażliwieni, potrafić to zrozumieć i oddać cześć tym, których już nie ma. Którzy za to, że tam działali, za to, że to robili, stracili życie. Przepiękne sylwetki. Młode polskie dziewczyny, 22, 23, 25-letnie, ścinane toporem na pieńku, wieszane na hakach rzeźniczych, Połowa XX wieku. kulturalnie Niemcy, którzy dzisiaj mówią, no przecież my się rozliczyliśmy ze wszystkim. Z kim i jak się rozliczyli. I tak po kolei, jak na to, to patrzymy, co z nami robią i kto robi, to teraz się dowiadujemy, że nie wydał żadne zbrodnie UPA na Wołyniu czy gdziekolwiek indziej, to, to byli polscy obywatele, jak mówi minister Kowal. Polscy obywatele mordowali polskich obywateli. Czyli Polacy sami się wyrżnęli. A skoro sami się wyrżnęli, to dobrze wam tak, prawda? Dziękuję bardzo.